Duszy, transparentów. Słowem, właściwie to jest polskie Grand Prix, a nie Grand Prix Czech, tak można by powiedzieć, sądząc po reakcjach publiczności. Tor, bo to zawsze ważne, wczoraj na treningu bardzo twardy, bardzo nierówny, wyboisty. Niektórym zawodnikom niemal kierownica wypadała z rąk, tym słabszym oczywiście, lepsi jeździli mimo wszystko równo jak po sznurku. Wieczorem oczywiście deszcz, oczywiście, ponieważ padało również z czwartku na piątek. Ale mimo wszystko, jak twierdzi polski sędzia, pan Wojaczek, który jako pierwszy arbiter z naszego kraju dostąpił zaszczytu sędziowania Grand Prix, teraz na zawody tor jest przygotowany dużo lepiej niż w czasie treningu. Dwa słowa o Marku Wojaczku. Wspomniałeś, że to jest pierwszy raz, kiedy polski arbiter sędziuje tak ważną międzynarodową imprezę. Dochowaliśmy się już dwóch arbitrów, którzy są zauważani, którzy są dopuszczani do tych największych imprez. Mówiło się o tym, że jako pierwszy Grand Prix ma szansę posędziować Wojciech Grodzki. Tymczasem niespodzianka, która przyszła, taka informacja z siedziby FIM w Szwajcarii, że dzisiejsze Grand Prix w Pradze posędziuje pan Marek Wojaczek, natomiast pan Wojciech Grodzki również nie zostanie pominięty, będzie sędziował bodaj za tydzień finał indywidualnych mistrzostw świata juniorów w angielskim Peterborough. Oglądają państwo prezentację Karla Stonehewera, który otrzymał wiązankę kwiatów. No i Nicky Pedersen, ta niespełniona duńska nadzieja. To jest dobry przyjaciel Rafała Dobruckiego. Tu dobra wiadomość, bo koledzy w studio nie powiedzieli o tym, ale Rafał Dobrucki wrócił na tor po kontuzji. Jeździł w ostatni wtorek w lidze szwedzkiej. No i najważniejsze, to jest dobra wiadomość, że powrócił. Zła wiadomość, że miał upadek ze swoim wieloletnim przyjacielem, w cudzysłowie, Nickim Pedersenem. No i kolejna dobra wiadomość, że nic Rafałowi się nie stało poważnego w tym upadku. Życzymy powrotu do zdrowia i życzymy powrotu do wielkiej formy. Piotr Protasiewicz, widzą państwo, trzymamy kciuki za Piotra. Co prawda jego wyniki tu w Pradze, kiedy startował, nie były rewelacyjne do tej pory, ale może teraz właśnie to będzie rok przełomu. Grzegorz Walasek zastępuje tym razem Jimmy'ego Nielsena. Pamiętają państwo tę kraksę, która przydarzyła się w Wojens. Po tym wypadku Jimmy Nielsen jeszcze dalej startował, ale później zaczął cierpieć na uporczywe bóle głowy. Stwierdził, że nie ma szans, żeby tu wystartować. Spotkaliśmy go właśnie w biurze prasowym nawet, gdzie przyszedł popatrzeć, co słychać, i powiedział, że dalej budzi się często z koszmarnym bólem głowy. Ten ból dopada go w środku dnia. Miał badania tomograficzne, nic nie wykazują i właściwie nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Spytaliśmy, czy będzie jeździł w Bydgoszczy w następnym Grand Prix. Powiedział, że raczej nie. A więc być może Grzegorz Walasek pojawi się również w Bydgoszczy. I tam będziemy mieli w stawce Grand Prix już pięciu Polaków. Tak, bo powiem, jeszcze dwie dzikie karty, również zarezerwowane dla nas, prawdopodobnie dla Jarka Hampela i Krzysztofa Cegielskiego. Przed chwilą na naszych ekranach Antonin Kasper, ten zawodnik najwięcej razy startował tutaj na markecie. Często startował z dziką kartą, a w ubiegłym roku był stałym zawodnikiem Grand Prix. No i Antonin Kasper ma najlepszy wynik ze wszystkich czeskich jeźdźców, którzy pojawili się w Grand Prix, bo wygrał finał pocieszenia. To była rewelacja w roku 99. Tutaj oprócz Antonina Kaspera dziką kartę otrzymał również Bohumil Brhel. Obu tych zawodników oglądaliśmy niedawno w Gdańsku podczas finału kontynentalnego. Zaprezentowali się bardzo dobrze w pierwszej fazie. Mieli kłopoty z dostosowaniem się do gdańskiego toru, z dopasowaniem maszyn, ale kiedy Brhel już się wstrzelił, to nie było na niego mocnych. No i tutaj wszyscy liczą na to, że Brhel, który od prawie dwóch miesięcy utrzymuje się w znakomitej formie, także w Anglii, że tu na swoim torze niejako pokaże wszystko to, co najlepsze. I kto wie, gospodarze liczą, że być może powtórzy sukces Toniczka. Na tym poprzednim obrazku właśnie teraz widzieli państwo nowy budynek na stadionie Marketa w Pradze. Ten stadion zmienił się bardzo od ubiegłego roku, nawet jeszcze od poprzednich rund Grand Prix, które pamiętamy, które odbywały się w stolicy Czech. Wybudowano tutaj nowy, dosyć funkcjonalny budynek. No wszystko dlatego, że BSI mocno stawia na firma, która jest właścicielem praw do organizacji Grand Prix, mocno stawia na stolice europejskie, a Praga jest taką stolicą. No i tutaj, aby Grand Prix mogło odbywać się w lepszej, bardziej kulturalnej atmosferze, aby było bardziej prestiżowe, jako jeden z warunków
było wybudowanie nowego budynku. Ten budynek już jest, ale kończono go dosłownie w ostatniej chwili, kiedy wczoraj pojawiliśmy się w tym budynku, gdzie również są nasze stanowiska, gdzie jest obok stanowisko sędziego, gdzie jest wielki balkon dla VIP-ów. Tutaj dosłownie jeszcze tynki były mokre, to wszystko było wykańczane w ostatniej dosłownie chwili. Mówiliśmy o dwóch Polakach, których zobaczymy, czyli o Piotrze Protasiewiczu i Grzegorzu Walasku, ponieważ ich akurat pokazała kamera. Nie powiedzieliśmy jeszcze słowa o Tomaszu Golobie. Tomasz Golob podczas treningu bardzo długo i uporczywie szukał właściwego dostrojenia maszyny. Był chyba ciągle niezadowolony, próbował trzech silników. I dopiero praktycznie pod sam koniec treningu pojechał dobrze, a Zenon Plech, który obserwował to z trybun, kiwnął głową i powiedział, no wreszcie ma dobrą maszynę. Trzymamy więc kciuki. Tomasz Golob zresztą ma niesamowity rekord, jak mówią Anglicy, czyli niesamowitą statystykę tutaj w Pradze. To jest piąte Grand Prix. Przez poprzednie 4 lata Tomasz Golob zajmował miejsca pierwsze, trzecie, czwarte i piąte. I jest jedynym zawodnikiem, który właściwie ani razu nie wypadł z tej pierwszej piątki. I ten fakt zauważają tutaj właściwie wszyscy obserwatorzy. Ale nieco lepszy rekord jednak należy chyba do Bilego Hemila, który w 97 roku był drugi, w 98 roku powtórzył ten rezultat. W 99, kiedy jeździł po poważnej kontuzji kręgosłupa, odpadł bardzo szybko z tych zawodów, zdobył tylko 2 punkty Grand Prix, no a przed rokiem, pamiętamy, wygrał inauguracyjną Grand Prix właśnie w Pradze, a więc mimo wszystko ten rekord Bilego Hemila nieco lepiej wygląda niż te dokonania Tomasza Goloba, no ale pamiętajmy, że Billy Hamill w tym roku nie może się wstrzelić, nie może pokonać tej presji i nie może przebić się, w żadnej z imprez nie przebił się jeszcze do turnieju głównego. No i to już legendy zaczynają krążyć o tym, jak bardzo stresujące jest Grand Prix. Jak to możliwe, że zawodnik, który w Anglii, w Polsce chociażby zdobywa niemal komplety, który jeździ bardzo dobrze, startuje w Grand Prix i jest cieniem samego siebie. Sam Billy Hamill powtarzał uporczywie, że nie bardzo rozumie, jak do tego wszystkiego dochodzi. No, może tutaj się przebudzi, życzymy mu tego, to bardzo sympatyczny zawodnik, ale Państwo już widzą tych, którzy przygotowują się do pierwszego wyścigu. Zobaczymy. To w kasku białym Brian Andersen, kolejna duńska nadzieja. Duńscy menedżerowie Erik Gundersen i Jakob Olsen cały czas podczas treningu byli w boksie Nicky Pedersena. Teraz przed już tą dzisiejszą imprezą przeszli do Andersena właśnie, no i pewnie podtrzymują go na duchu. Skład pierwszego wyścigu, Ryan Sullivan w kasku czerwonym, oglądali go Państwo przed chwilą. Bohumil Brhel teraz pokazał jego kamery, pojedzie w kasku żółtym z czwartego pola startowego. W niebieskim kasku dojeżdża już Carl Stonehewer. No i o Brianie Andersenie wspominałem. Reguły Państwo doskonale znają, w Grand Prix ciągle takie same, czyli praktycznie nie można dwa razy pod rząd przyjechać na trzeciej lub czwartej pozycji. Jeśli tak będzie, to zawodnik jest eliminowany. System knockoutowy, zawodnicy odpadają w biegu 5 i 6, później w 9 i 10, później 15 i 16 i ostatnia porcja odsiewu kolejnych 4 wypada przed półfinałami, czyli w wyścigach 19 i 20. Nie wszyscy z Państwa na pewno na tyle interesują się żużlem, że te reguły wydają się dla Państwa proste. My postaramy się na bieżąco informować, który z zawodników po zajęciu odpowiednich miejsc w swoich wyścigach awansuje do którego wyścigu. To jest niezmiernie ważne, bowiem te składy tych wyścigów układane są niemal na bieżąco. To wszystko zależy od dyspozycji poszczególnych jeźdźców. No i teraz przed nami już pierwsza otwierająca dzisiejsze zawody gonitwa. Przypomnijmy jeszcze raz obsadę. Ryan Sullivan, Australijczyk w kasku czerwonym na pierwszym polu. Carl Stonehewer, kask niebieski. Brian Andersen, kask biały. I dzika karta, Bohumil Brhel w kasku żółtym. Równy start, Brhel bardzo szybko próbuje zjechać pierwszy do krawężnika i to mu się udało. Wiwatują trybuny, oprócz Polaków są tu oczywiście Czesi. Drugi jest Sullivan, trzeci Stonehewer i na końcu Andersen. Bardzo mocno wyłamany Stonehewer, przechylony całkiem na bok w niebieskim kasku na trzeciej pozycji. Tymczasem przy krawężniku cały czas próbuje jechać Andersen, zbliża się do Anglika, ale nie na tyle, aby go wyprzedzić.
Widać wyraźnie, że tor jest dużo twardszy, dużo równiejszy niż było to podczas treningu. Nie ma tego olbrzymiego rzucania kierownicami. Jadą wszyscy jak po sznurku. Oczywiście tą ścieżynką w tym momencie optymalną, blisko krawężnika. I to zaczyna się właśnie ostatnie okrążenie, a więc Bochum Ilberhel potwierdza bardzo dobrą dyspozycję. Ze startu pierwszy, równo, spokojnie na dystansie. Sullivan także zadowolony. Ta pierwsza dwójka ma dużo spokojniejszy byt niż ci, którzy zajmują trzecie i czwarte miejsce. Jakże cieszył się Brhel, pokazały to kamery. Ręka w górze, jedna, druga. No i właśnie oglądają Państwo triumfatora pierwszego w wyścigu, piątego Grand Prix Czech w historii Mistrzostw Świata, serii składającej się z sześciu wyścigów. Sześciu, jeszcze sześciu, bo mówi się, że w przyszłym roku będzie tych imprez aż dziewięć, z czego dwie w Polsce. Kandydatury praktycznie trzy. Bydgoszcz, Wrocław i Stadion Śląski. Kogo wybierze BSI? Zobaczymy. Jeszcze czas do namysłu i przetargów. Oglądają Państwo rezultaty. Dobry początek dla Czechów. Brawa. No a my jeszcze obejrzyjmy powtórkę. Karl Stonhewer na ekranie, ale nie on wystartował najlepiej. A z lewej strony ekranu właśnie ten w żółtym kasku. Brhel. Potwierdza Bochum Ilberhel swoją wysoką formę z ostatnich tygodni. No i zobaczymy, jak daleko uda mu się zajechać w tym dzisiejszym turnieju. Oglądamy powtórki głównie z pierwszego wirażu. Nie było tutaj historii w tym wyścigu. Praktycznie w tym momencie było już wszystko rozstrzygnięte, chociaż starał się Karl Stonhewer jechać tutaj agresywnie. No i ucieszony, uradowany swoim pierwszym sukcesem popularny Brhel. Drugi wyścig przed nami, no i kibice czescy teraz będą oczekiwali na potwierdzenie wysokiej formy reprezentantów Czech. Pojedzie znów z czwartego pola Antonin Kasper, a jego rywalami podam Państwu od krawężnika Peter Karlsson ze Szwecji, kask czerwony, Billy Hamill, ten rekordzista z Pragi w kasku niebieskim, no i Andy Smith, można powiedzieć ta efemeryda Grand Prix, nazywany popularnie Wańką Wstańką. Po każdym sezonie wypada z Grand Prix, po czym zapewnia sobie ponowny awans do tego cyklu w turniejach challenge'owych. No jeśli chodzi o Andy Smitha, to może niezasłużenie, ale stał się przykładem zawodnika, którego szefostwo Grand Prix nie bardzo widzi w tym składzie. Zawodnika, który podczas poszczególnych rund nie wnosi nic nowego, nie jedzie więcej niż dwa wyścigi, zajmuje te miejsca końcowe, nie wprowadza jakiegoś elementu z dreszczykiem. Potem powiemy Państwu o planach dalszych BSI na następny rok i one są bardzo ciekawe, aczkolwiek jednocześnie kontrowersyjne. Chociaż jeśli dobrze byśmy sobie przypomnieli, to wprowadził Andy Smith element dreszczyku podczas pierwszego Grand Prix w tym roku w Berlinie. Tam udało mu się nawet wygrać jeden wyścig. No i jeździł tak dosyć nerwowo Andy Smith. Zanosiło się tam na jakieś może nawet upadki z jego udziałem. No ale już później podczas turnieju w Cardiff czy w Vojens wszystko wróciło do normy. Andy Smith jako jeden z pierwszych musiał żegnać się z zawodami. Zobaczymy, jak poradzi sobie dzisiaj na stadionie Marketa. Jeszcze raz obsada wyścigu drugiego. Peter Karlsson, Billy Hamill, Andy Smith i najbliżej ogrodzenia ustawiony Antonin Kasper. Taśma w górę i znów to czwarte pole startowe okazuje się bardzo korzystne. Jest na czele Antonin Kasper. Teraz zaciekła walka o drugie miejsce. Peter Karlsson mocno tam na łokcie było z Billy Hamillem, no i ten Billy Hamill znów w trudnej sytuacji, znów w opałach, znów dźwiga ten wielki ciężar odpowiedzialności, oczekiwań na swoich barkach, no i jedzie trzeci. Nie musimy dodawać, że trzecie miejsce dla Billy'ego Hamilla to bardzo niekorzystny obrót spraw, bowiem już za chwilę Billy Hamill będzie jechał w wyścigu ostatniej szansy, z którego można wylecieć z turnieju. Kontroluje sytuację Antonin Kasper, no i teraz wielkie szczęście Hamilla, pech Petera Karlssona, bowiem on już nie dojedzie do mety w tym wyścigu.
Kasper pierwszy, Billy Hamill na drugiej pozycji, trzeci Andy Smith, no i wielki pech Petera Karlssona. Nic raczej nie powinno się już zmienić w wyścigu numer 2 dzisiejszych zawodów. Antonin Kasper wjeżdża teraz uradowany na metę. Za jego plecami Amerykanin Billy Hamill, no i Andy Smith potwierdza swoją, jak zwykle, słabą dyspozycję. To, co powiedziałeś, czwarte pole startowe jak na razie bardzo dobre, przynajmniej dla Czechów. Chyba tak miało być, bowiem organizatorzy wiedzieli, że to ich reprezentanci w pierwszych wyścigach będą startowali właśnie z czwartego pola startowego. No i ono jakby odrobinę lepsze niż pozostałe miejsca, z których startują żużlowcy. Ale teraz i Brhel, i Kasper pojadą odpowiednio w wyścigu siódmym i ósmym, ale pojadą z pierwszego pola startowego. Taka jest już konfiguracja poszczególnych wyścigów. Taki jest z góry narzucony na wszystkich Grand Prix układ poszczególnych biegów. Popatrzcie Państwo na Billego Hamilla. No jakoś nie może rozpędzić się z tego startu. Ładnie potem dociążył przód motocykla, ale co z tego, kiedy już i Kasper i Peter Karlsson byli wyraźnie przed nim. Czasem mam takie wrażenie, jakby te maszyny Billego Hamilla po prostu nie były odpowiednio zrobione. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Kenny Roberts, który jakby sponsoruje to wszystko, który także miał pewien wpływ na dobór mechaników, jest człowiekiem znanym z tego, że ciągle eksperymentuje w silnikach motocykli przeznaczonych do wyścigów drogowych. No i jest pytanie, czy tutaj nie ma przypadkiem jakichś eksperymentów z silnikiem Hamilla, które jak na razie rezultatów nie przynoszą. Państwo oglądali ten moment, kiedy zdefektowała maszyna Petera Karlssona. No i tym razem Billy miał szczęście. A tutaj proszę popatrzeć, Jakob Olsen szepce coś do ucha Nikiemu Pedersenowi. Niki Pedersen Wojens nie uniósł tego ciężaru, tych wielkich oczekiwań publiczności duńskiej. Przypominają mi się te historie, kiedy taka presja, kiedy wszyscy działacze, wszyscy przyjaciele byli w boksie Tomasza Goloba kilka lat temu i ciągle mu radzili i ciągle mu mówili, że go popierają i są z nim i że zostanie mistrzem świata. I trudno jest taką presję wytrzymać. Być może właśnie Niki, który jest przecież młodym zawodnikiem, też nie może tego znieść. Jak mówią duńscy fachowcy, Niki może być zawodnikiem liczący się w tej ostatecznej rozgrywce o medale mistrzostw świata. Dopiero za dwa lata musi jeszcze nieco dojrzeć, aby walczyć z tymi tuzami, z Krampem, Golobem czy Rickardsonem. Widzą Państwo Grega Hancocka, drugi z Amerykanów, który w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. On pojedzie z drugiego pola startowego, a na trzecim zobaczymy Piotra Protasiewicza w kasku białym. I będziemy bardzo mocno trzymali kciuki za Piotra, który tak bardzo chce pokazać coś naprawdę dobrego w Grand Prix. Przypomnijmy, że w Cardiff naprawdę niewiele brakowało, gdyby nie pewien błąd właściwie na ostatnim wirażu, kiedy przepuścił przed siebie Niklasa Klingberga. Mógłby Piotr Protasiewicz zajść tam wysoko, a tak w Wojens. Najpierw zerwana taśma, potem jeszcze większe nerwy, nieudany start w drugim wyścigu, no i pożegnanie z Grand Prix Danii. Teraz wierzymy, mocno wierzymy, że będzie inaczej. Trzymamy kciuki za Piotra. I wreszcie Henka Gustafsson, widzą go Państwo. Błysnął jak meteor w Berlinie, a potem już zgasł. Pamiętajmy, że Henka startuje z czwartego pola startowego. Bardzo dobre to pole w początkowej fazie zawodów. O tym już mówiliśmy. No i zobaczymy, czy Piotrowi Protasiewiczowi uda się powstrzymać Gustafssona. Dobry dosyć start Protasiewicza. Zobaczymy, gdzie tam sobie znajdzie miejsce. Nie znalazł tego miejsca przy krawężniku. Odepchnięty od wewnętrznej przez Grega Hancocka. No i niestety Protasiewicz jest na ostatnim miejscu, a potwierdza się ta reguła, że czwarte pole startowe, jak to mówią zawodnicy, znakomicie dzisiaj idzie. Henrik Gustafsson wystartował z czwartego pola i prowadzi w wyścigu trzecim. Na drugim miejscu jest Niki Pedersen. No i teraz będzie on odpierał ataki Grega Hancocka. Drugi z Amerykanów, który również nie najlepiej sobie radzi w tegorocznej serii Grand Prix. Wystarczy powiedzieć, że Greg Hancock, mistrz świata z 97 roku w tegorocznych trzech turniejach, nie wygrał jeszcze ani jednego wyścigu. I teraz jedzie również na niedobrym trzecim miejscu. Prowadzi Henka Gustafsson. Tutaj nic się nie zmienia na czele. Niki Pedersen jest drugi. Teraz jakiś błąd Hancocka na wyjściu, no ale za daleko jest Piotr Protasiewicz, żeby wykorzystać to podrzucenie motocykla Hancocka. Niestety
Piotr Protasiewicz dojeżdża do mety na czwartym miejscu. No i popatrzmy, Andrzej, teraz skąd będzie startował Piotr Protasiewicz. Trafia do wyścigu szóstego na czwarte pole startowe. A więc być może to będzie szansa dla popularnego Pepe. Ale tutaj popatrzmy na ciekawą rzecz, mianowicie Henka Gustafsson wcale nie wystartował tak rewelacyjnie jak Berhel czy Kasper, natomiast znalazł bardzo przyczepną ścieżkę gdzieś od połowy wirażu, po zewnętrznej, gdzieś tam pod bandą i właściwie to wyjście na pierwsze miejsce to był efekt bardzo dobrego ustawienia motocykla i złapania przyczepności w końcówce pierwszego wirażu, a potem Henka miał znów dość szybką maszynę, na tyle szybką, żeby nie pozwolić się dogonić. Popatrzmy z lewej strony ekranu Henka Gustafsson. Słaby start Henkoka. Wydawałoby się, że dobry Piotra Protasiewicza próbuje sprytnie za plecami Pedersena zejść do krawężnika, ale tam już wyrzuca go na zewnętrzną, szybszy w tym momencie i bardziej zdecydowany Greg Hancock. Pedersen jest jakby ciągle pierwszy, ale Henka właśnie idąc troszeczkę szerzej i pięknie tutaj, odważnie uderzając lekko barkiem Duńczyka, wychodzi na pierwsze miejsce. Ten atak w niebieskim kasku Hancocka, ale postraszony tylnym kołem Pedersena zrezygnował. No więc można powiedzieć, że znów słaba postawa Amerykanów, bo pamiętajmy, że Hamill otrzymał tę szansę większą niż Hancock tylko dzięki defektowi Petera Carlsona. Czyli potwierdza się to, że w tym roku chyba obaj Jankesi nie będą specjalnie liczyli się w stawce. Zobaczymy, jaki będzie drugi start Billego Hamilla, bo być może troszkę zmieni coś w swoim motocyklu. Natomiast my już będziemy trzymali kciuki za kolejnego polskiego zawodnika. Na razie widzą Państwo mistrza świata, jeszcze ciągle przecież królującego, Marka Lorama. Ale popatrzmy na jego zdobycz punktową. Zaledwie 19 oczek. 6, 8 i 5 punktów w kolejnych Grand Prix. Mark Loram no, chyba nie udźwignął tej wielkiej presji, tej nieustającej ferii spotkań, wywiadów, błysków fleszy, kamer włączonych, która go spotkała w zimie, kiedy jako pierwszy Anglik po wielu, wielu latach po Garym Havelocku zdobył tytuł dla wyspiarzy. Szkoda, ale to jest zawodnik, który niesłychanie walczy, może zbyt walczy mocno i stąd te upadki, nieudane historie. Ale tak, o Grzegorzu Walasku, bo on jest tam w czerwonym kasku. To jeszcze też warto powiedzieć, ale dwa słowa o zawodniku w kasku żółtym, o Chrisie Lewisie. To, że go tutaj widzimy, jest to wielkie zaskoczenie. Pamiętają zapewne Państwo koszmarny wypadek w Częstochowie, kiedy zostawiony słupek podtrzymujące taśmę na torze, potrącony jeszcze przez jadącego przed Anglikiem młodziutkiego Hampela, trafił prosto w głowę Chrisa Lewisa. Mówiło się, że może długo nie wrócić do jeżdżenia. Wrócił. Wczoraj na treningu jeździł bardzo, powiedziałbym, niepewnie. I ja nie wiem, czy dobrze robi i mądrze, że tutaj startuje. No ale ambicja. Grzegorz Walasek, kask czerwony, Mark Loram niebieski, Matej Ferjan ze Słowenii białej, Chris Lewis w kasku żółtym. Grzegorz Walasek nieźle, nieźle, zdąży dojechać pierwszy, zdążył. Jeszcze uderzył lekko kołem Marka Lorama i ciągnie. Grzegorz Walasek pierwszy raz jeździ tu na stadionie w Pradze. Chris Lewis ostatni. Mark Loram próbuje jechać tuż, tuż za Polakiem. Na trzeciej pozycji Matej Ferjan. Świetnie Grzegorz. Można powiedzieć, że Grzesiek jeździ cały czas bez kompleksów. On nie przygotowuje się specjalnie do Grand Prix, bo przecież nie wie, czy dostanie to powołanie BSI. Robi to niemal w ostatniej chwili. I Grzegorz właściwie startuje na seryjnych motocyklach, których używa na angielskich torach. W Polsce nie błyszczał. W finale indywidualnych mistrzostw świata w Bydgoszczy w środę jechał kiepsko. A tutaj świetnie, spokojnie na prowadzeniu. Równa jazda. Ułożyli się, nie ma jakichś ekstrawagancji. Jeszcze troszeczkę przed nim. Każde okrążenie zbliża Grzegorza Walaska do tego, by być w gronie zawodników, którym wystarczy jeszcze jeden sukces, aby wejść do turnieju głównego. Polskie flagi w górze i koło Grzegorza Walaska przednie także w górze. Mark Loram drugi, spokojnie, a więc być może nadeszły lepsze czasy dla mistrza świata, ale chyba, Piotrze, wielkie brawa dla Grześka. Oczywiście, wielkie brawa. I tutaj nasuwa mi się takie spostrzeżenie, taka ciekawostka. Mark Loram wkrótce może nabawić się kompleksu Grzegorza Walaska. Pamiętamy Cardiff, wyścig, bodaj był to wyścig numer 20. Tam Grzegorz Walasek, przyjeżdżając na drugiej pozycji, wyeliminował Marka Lorama z udziału w półfinałach. Później wyścig w Wojens, był to, jeśli dobrze pamiętam, wyścig
16. I również Grzegorz Walasek przyjeżdża przed Mistrzem Świata, również wyrzucając Anglika tym samym z turnieju o Grand Prix Danii. Dzisiaj po raz kolejny Grzegorz Walasek wygrywa z Markiem Loramem. No i tak jak mówię, być może wkrótce Loram będzie miał kompleks Walaska, ale jeszcze jedna ważna rzecz warta podkreślenia. Proszę bardzo, jak dojrzale zachował się Grzegorz Walasek tutaj na pierwszym wirażu. Nie bał się odrobinę uderzyć Marka Lorama. To jest wszystko w ramach przepisów. A ta nauka płynie z bardzo częstych jazd na Wyspach Brytyjskich. Grzegorz Walasek wspólnie z Krzysztofem Cegielskim reprezentują barwy klubu Piratów z Pól. Znakomite panowanie nad motocyklem Grzegorza Walaska. Obserwacja tego, co działo się w poprzednich wyścigach z parkingu. Wiedział, którędy ma jechać. Wiedział, że tędy będzie najszybciej. No i Mark Loram nie miał tutaj zbyt wiele do powiedzenia z kolejnymi okrążeniami. Przewaga Grzegorza Walaska nad mistrzem świata ciągle rosła. Matej Ferjan tymczasem nie przedłużył swojej serii. Choć może właśnie, słabszy start pierwszy, zobaczymy jak będzie w następnym wyścigu. Popatrzmy na to, 75% zwycięstw z pola czwartego, 25% z pierwszego pola, czyli jedno na cztery wyścigi. Czyli Grzegorz Walasek. Tak jest. No i ani razu, oto właśnie Grzesiek, nie udało się nikomu zwyciężyć, kto jechał z drugiego i trzeciego pola startowego. Grzegorz Walasek w rozmowie teraz z naszym cenionym mechanikiem Jackiem Filipem, ale zdaje się, wyczytałem tam z ruchu warg, że nie jest zadowolony wcale z tego silnika, z tego motocykla, na którym jechał. No i będą jakieś zmiany regulacji, oby nie na gorsze. Lepsze jest wrogiem dobrego, mówi przysłowie, ale wierzymy, że obaj wiedzą, co należy czynić. Proszę Państwa, w parkingu tuż przed zawodami obserwowałem znowu te tylne zębatki w kołach zawodników. To oczywiście tylko zewnętrzny objaw tego, jak naprawdę jest przygotowany motocykl. To przecież jest i pochodna mocy owego silnika. Nie wiemy, jaka jest ta mała zębatka, ale znowu z tych wielkich Jason Crump miał zębatkę małą, ale około 40 chyba 8. Natomiast Matej Ferjan znowu maluteńka, pewnie 44. Co ciekawe, Billy Hamill i Tony Rickardson właściwie podobne przełożenie, podobne zębatki tylne jak u Grzegorza Walaska. Wszyscy mniej więcej na takich średniej wielkości zębatkach, ale tych właśnie zawodników kilku, o których powiedziałem, a więc Crump, Ferjan, ale również i Bohumil Brchel. Właśnie na bardzo małych przełożeniach z tyłu. Ciekawe, jakie to przyniesie efekty w dalszej części zawodów. Chris Lewis. Fenomenalne to, że w ogóle jedzie. Proszę popatrzeć. Jest chyba bardzo zestresowany. To nie tylko to przepłukiwanie ust, bo przecież tu cały dzień było potwornie gorąco, ale te oczy. Życzmy Chrisowi wszystkiego najlepszego. On zdecydował się za wszelką cenę wystartować tutaj. Chciałby zaliczyć tyle punktów na koniec sezonu, aby zmieścić się w tej grupie zawodników, którzy trafią do challenge'u, bo na pewno już nie ma szans na pierwszą dziesiątkę. Ale kiedy wspominałem o tych kontrowersyjnych nieco pomysłach organizatorów Grand Prix, czyli BSI, Benfield Sports International, powinienem powiedzieć Państwu, że w przyszłym roku planuje się już 6 pozycji dla zawodników nominowanych przez organizatorów. 2 dzikie karty. To się być może zmienia. O tych 6 powiedział mi przewodniczący Komisji Wyścigów Torowych Renzo Giannini podczas zawodów w Bydgoszczy. A więc w środę. Ale BSI ma wulkan pomysłów. Już słyszeliśmy tutaj o takiej wersji, że 4 dzikie karty i 4 nominowanych. Taką wersję podał nam pan Andrzej Grodzki, a więc człowiek dosyć zorientowany w tym, co dzieje się na bieżąco w Międzynarodowej Federacji Motocyklowej. No zobaczymy, jak to wszystko się... A więc mamy kontrowersję między Grodzkim a Giannini'im. Wszystko to nie zmienia faktu, że w przyszłym roku będziemy mieli przed każdym turniejem aż 8 zawodników powoływanych spoza tego układu sportowego, jaki zostanie wyznaczony w tym roku. Przypomnijmy, 10 zawodników czołowych pozostanie w Grand Prix na przyszły rok. W
w słoweńskiej miejscowości Krsko w połowie października Grand Prix Challenge. 6 czołowych jeźdźców również zakwalifikuje się do serii Grand Prix 2002. No i przed każdym turniejem 8 zawodników będzie nominowanych. A cel jest jeden, żeby wykluczyć z tego grona tych, którzy nie wprowadzają tego, co mówiłem, dreszczyku, elementu walki, którzy wożą się po prostu gdzieś tam na końcu. Zresztą Renzo Giannini powiedział mi, że być może już niedługo doczekamy się osobnej grupy zawodników, którzy jeździć będą wyłącznie w Grand Prix, którzy praktycznie, tak jak w wyścigach drogowych, nie będą w ogóle startowali w jakichś zawodach krajowych, ligowych. Zawodnicy są mało przychylnie nastawieni do tego pomysłu, bo nie wyobrażają sobie, żeby mogli z tego mieć takie pieniądze, które zapewnią im godziwe utrzymanie, że nie będą już mogli kolekcjonować tych pieniędzy z ligowych zawodów. Proszę Państwa, wyścig 5, 2 ostatnich żegna się z turniejem. Kas czerwony, kas Carl Stornhuber, w niebieskim Greg Hancock, potem Peter Carlsson i przy bandzie Chris Lewis. Ostatnia szansa dla Lewisa. On bardzo mocno wczoraj cierpiał, trzymał się za tą złamaną niedawno łopatkę. No i Lewis jest na końcu, a tymczasem prowadzi Carl Stornhuber, ale teraz atak Hancocka po zewnętrznej. Zobaczymy, który z nich jako pierwszy złoży się w drugim wirażu. No i poprawił coś w regulacji swojego silnika Greg Hancock, bo on jest teraz na miejscu pierwszym. Druga bezpieczna lokata Carla Stornhubera, no i wydaje się, że poza turniejem są w tym momencie Peter Carlsson, który w swoim pierwszym wyścigu miał defekt, no i Chris Lewis, ten rehabilitowany zawodnik, który zdecydował się jednak na start w Pradze. No ale widzimy, tutaj nie będzie sukcesu dla Anglika, on odstaje mocno od stawki swoich rywali. Kontroluje sytuację Greg Hancock. Carl Stornhuber również zanosi się na to, że pozostanie w turnieju. No i na pewno bardzo zły będzie na siebie, a w zasadzie na swój silnik, który zawiódł w pierwszym starcie, Peter Carlsson. Ja pamiętam go z Wojens, kiedy odpadł przed półfinałami. Był bardzo zdenerwowany, ciskał szwedzkie przekleństwa, rzucał rękawicami w swoim boksie. No i po raz kolejny nie udaje się Peterowi Carlssonowi osiągnąć dobrego wyniku. Dzisiaj odpada jako jeden z pierwszych. 2 punkty Carlssonowi dopiszemy do jego dorobku w Mistrzostwach Świata. 1 punkt dla Chrisa Lewis. No a najbezpieczniej w tym wyścigu pojechał Greg Hancock. On przedłuża swoje szanse na awans do turnieju głównego. Podobna sytuacja. Chris Lewis w ogóle nie dojechał do mety. Spasował przed ostatnim wirażem. Potoczył się jeszcze wolniutko przez właśnie w ostatni zakręt, ale na 30 metrów przed metą zawrócił i pojechał do parkingu. No właściwie takiego występu można się było spodziewać. Dyskusja na temat tego, czy zawodnik ma prawo w każdym momencie ryzykować własnym zdrowiem, ale także innych kolegów z toru, pozostanie zapewne otwarta. Życzymy Chrisowi, żeby jak najszybciej wrócił do siebie, do pełnej dyspozycji. A ponieważ mówi się o tym, że właśnie owe nominowane pozycje w roku przyszłym, zawodnicy wyznaczani przez BSI, to właśnie furtka dla wielu pechowców, tegorocznych również. Jako sztandarowego zawodnika wymienia się tutaj Joe Screena, bez którego, przyznam szczerze, nie rozumiem dlaczego. Anglicy, angielscy promotorzy nie wyobrażają sobie w ogóle serii Grand Prix i podkreślają to na każdym kroku. No to myślę, że takim drugim miejscem będzie właśnie Chris Lewis. A Sebastian Ułamek podczas finału kontynentalnego w Gdańsku, pytany właśnie o tę sytuację, o te plany, powiedział, no właśnie, Anglicy i wszyscy inni załatwiają sobie swoje sprawy, nam Polakom rzuca się kolejne kłody pod nogi i robi wszystko, żeby utrudnić start w Grand Prix. Ja myślę, że być może troszkę tutaj rozgoryczenia przemawiało przez Sebastiana Ułamka, bo najłatwiej jest udowodnić to jednak na torze. I myślę, że Sebastian nad tym również powinien się skupić. Dodajmy, że Sebastian Ułamek zwyciężył w finale kontynentalnym w Gdańsku. No i jeszcze w ubiegłym roku zwycięzca tegoż finału automatycznie kwalifikował się do Grand Prix na rok przyszły. Tymczasem Sebastian Ułamek w tym roku po zmianie przepisów awansował jedynie do turnieju Grand Prix Challenge, no i tam będzie szukał swojej szansy. Mówiliśmy już podczas którejś z naszych poprzednich transmisji również o zmianie systemu kwalifikacji do Grand Prix w roku przyszłym. Nie będzie już podziału na strefy kontynentalną i interkontynentalną. Wszyscy zawodnicy spotkają się wyznaczeni we wcześniejszych eliminacjach krajowych, być może nominowani przez niektóre federacje, spotkają się od razu w ćwierćfinałach światowych, później półfinały i finał światowy będzie tą ostatnią
ostatnią eliminacją dla zawodników, którzy będą mogli zakwalifikować się do Grand Prix 2003, ale to odległa przyszłość. Teraz przed nami wyścig szósty i za chwilę dwóch kolejnych zawodników będzie już kierowało swoje kroki pod prysznic. Będziemy trzymali kciuki za naszego Piotra Protasiewicza. Chcielibyśmy, żeby jeszcze dzisiaj pojeździł trochę na markecie, żeby być może przełamał się po tym niezbyt udanym występie w Wojens, żeby pokazał, że stać go na walkę z tymi najlepszymi na świecie. Żółty kask, szesnastka na nim. Z takim numerem jeździ Piotr Protasiewicz w Grand Prix w tym sezonie. Ale jeszcze raz od krawężnika przypomnijmy. Andy Smith, Matej Ferjan ze Słowenii, Brian Andersen z Danii, no i nasz Piotr Protasiewicz. Silniki na najwyższych obrotach. Dobrze wystartował Protasiewicz, żeby tylko teraz szybko się złożył. Mocno wyrzucony, no i zobaczymy, czy nabierze tam odpowiedniej prędkości. Prowadzi Andersen. Mało miejsca dla Protasiewicza przy bandzie, ale jest drugi. Oby teraz tylko odparł atak Mateja Ferjana. Być może zaatakuje nawet prowadzącego Andersena. Jest dosyć dobrze, proszę Państwa, bo Ferjana atakuje jeszcze teraz z czwartej pozycji Andy Smith. Blisko za Andersenem jedzie na drugim miejscu Piotr Protasiewicz. No i gdyby tak zakończył się ten wyścig, będziemy oglądali Piotra Protasiewicza w kolejnych wyścigach. Prowadzi Andersen. No ale zobaczymy, czy stać będzie jeszcze trzeciego w tej chwili Mateja Ferjana na jakiś desperacki atak. Odjechał mu teraz nieco Piotr Protasiewicz. Wzrosła ta przewaga około 10-12 metrów. Ostatnie okrążenie przed nimi. Prowadzi Andersen, drugi Protasiewicz. Trzeci Ferjan zamyka stawkę. Andy Smith. Nie jest to żadne zaskoczenie. My cieszymy się z tego, że Piotr Protasiewicz przedłuża swoje szanse, przedłuża swoje nadzieje. Brian Andersen, Protasiewicz, Matej Ferjan i Andy Smith pakują manatki. A więc Matej Ferjan już właściwie podczas tego pierwszego wyścigu z jego udziałem widać było, że nie jest dobrze dopasowany tutaj do toru w Pradze. Ten bieg to potwierdził. Brian Andersen nieco lepiej, ale ta jazda także właściwie nie może zachwycić. Najważniejsze, że Piotr Protasiewicz odważnie przy bandzie przemykał się do przodu na pierwszej prostej. Pewnie zobaczą to Państwo w powtórce, a potem ten ładny atak na zewnętrznej części toru na drugim wirażu przyniósł mu drugą pozycję. Później przy wejściu w trzeci łuk troszkę niebezpiecznie blisko podjechał tylnego koła Andersena i wydawało się, że może być wybity z rytmu jazdy, z tego optymalnego toru, trajektorii pokonywania wirażu, ale na szczęście dał sobie radę. Tu popatrzmy ten atak na drugim łuku właśnie. Bardzo ładny. Ferjan też przeskoczył za tylnym kołem Duńczyka, ale było to już gorzej. I teraz właśnie jest ten trzeci wiraż. No niestety nie zobaczymy tej sytuacji. Poradził sobie świetnie Piotr Protasiewicz z czwartego pola i tu dosyć dobra wiadomość. Niepotrzebnie tutaj zachwiał tor jazdy przy dojeździe do pierwszego wirażu. Nie wiemy dlaczego, ale wszystko zakończyło się szczęśliwie. No i ta dobra wiadomość. Piotr Protasiewicz trafił do wyścigu dziewiątego znów na czwarte pole startowe. A więc jeśli ten tor jeszcze odrobinę się odsypie, tam może być naprawdę przyczepnie. Tam może być dobra ścieżka do jazdy, do walki dla Piotra Protasiewicza. No i najprawdopodobniej taki wariant taktyczny będzie starał się wybrać bydgoszczanin. Będzie miał po swojej lewej ręce Grega Hancocka. Resztę obsady wyścigu dziewiątego poznamy dopiero za chwilę. I będzie to któryś z zawodników, których będziemy obserwowali w wyścigu siódmym. Bohumil Brchel, kask czerwony, pierwsze pole startowe. Henka Gustafsson w kasku niebieskim z drugiego pola. Billy Hamill, kask biały, trzecie pole. I z czwartego miejsca przed taśmą wystartuje Mark Loran. Mówiłem o Hancocku, któremu nie udało się wygrać jeszcze żadnego wyścigu w tegorocznej serii Grand Prix. Podobnie Mark Loran. On jeszcze ani razu nie minął linii mety w wyścigu Grand Prix na pierwszym miejscu. Również w wyścigu czwartym dzisiaj przyjechał za plecami Grzegorza Walaska, więc czekamy. Mark Loran, przypominamy, nie wygrał w ubiegłym roku żadnej z rund Grand Prix, a mimo to został mistrzem świata. I jak będzie teraz? Brchel, Gustafsson, Hamill i Loran
został z tyłu Henka Gustafsson, no i bardzo mocno walczy tam w białym kasku Billy Hamill, ale znowu na prowadzeniu jest Czech, bo Humil Brychel, głośniej zrobiło się na trybunach, a więc ci czescy kibice również żywiołowo reagują na to, co dzieje się na żużlowym torze stadionu Marqueta, bo Humil Brychel prowadzi w wyścigu siódmym, drugi jest Billy Hamill, trzeci teraz z problemami wjechał w ten drugi wiraż Mark Loram, no i Henrik Gustafsson jak na razie zamyka stawkę. Wyścig siódmy to wyścig o tyle bezpieczny, że nikt bezpośrednio z niego nie wypada, nie kończy swojego udziału w zawodach najlepsi. Dwaj pierwsi przechodzą od razu do turnieju głównego. Trzeci i czwarty zawodnik, oni będą mieli jeszcze swoją szansę. Bo Humil Brychel i Billy Hamill teraz wjadą w ostatni wiraż i oni prawdopodobnie tym samym wjechali do turnieju głównego. Mark Loram i Henrik Gustafsson mają jeszcze szansę, by awansować do turniejów głównego w wyścigach 9 i 10. Ponownie bardzo szybka maszyna Brychela. Proszę zwrócić uwagę na tą maluteńką zębatkę tam na tylnym kole. Jednak ten sposób dopasowania motocykla daje efekty, ale co ciekawe, Antonin Kasper wcale nie idzie w ślady swojego kolegi czeskiego. Ma dużo większą zębatkę na tylnym kole, a obaj dają sobie znakomicie radę. I to jeszcze jeden dowód na to, że także ważne jest po prostu to, jak zestrojony jest silnik, a domniemywanie wszystkiego tylko po tym zewnętrznym wyglądzie to po prostu jest tylko część prawdy. Ale zwróćmy uwagę tutaj na słaby znowu start Marka Lorama, chociaż jechał z czwartego pola startowego. Henka Gustafsson jakby był cieniem samego siebie z tej drugiej pozycji startowej. Hamill ładnie zszedł do krawężnika i próbował jeszcze wyrzucić Brychela troszeczkę na zewnętrzną, ale bo ma bardzo szybki motocykl, świetnie sobie poradził. Zresztą widzą Państwo, już troszeczkę tam się odsypało tej luźnej nawierzchni na zewnętrzną, jest przyczepnie i doskonale z krajem właściwie tej łysej ścieżki jedzie Czech i osiąga bardzo dobrą szybkość. Za chwilę w wyścigu ósmym będziemy znowu trzymali kciuki za Grzegorza Walaska. A to ten gest triumfu Bohumila Brychela. Taki sam jak w pierwszym wyścigu, kiedy triumfował. Najpierw jedna ręka w górze, potem druga. To widok, przepiękny widok Pragi, właśnie tu ze stadionu Marqueta. No, gdyby tak jeszcze trochę podwyższyć te trybuny, gdyby mogło tu wejść jeszcze z 5000 kibiców więcej, byłby to naprawdę znakomity stadion, a tak ciągle jeszcze czegoś tu brakuje, ale nie ma mowy o tym, żeby zawody przeniosły się na Strachow, na przykład na słynny, ogromny stadion, żeby tam położyć na przykład sztuczny tor. Pozostaje tylko, Andrzej, jeszcze pytanie, czy tylu kibiców z Polski przyjechałoby jeszcze te dodatkowe 5000, aby zapełnić ten stadion? Ja myślę, że patrząc na to, że niektórzy tutaj stoją w podwójnym rzędzie za tymi siedzącymi miejscami na trybunach, to jeszcze pewnie trochę by się chętnych znalazło, aczkolwiek skoro powiedziałeś o kibicach, to ja jeszcze króciutko powiem, że podobno w Sztokholmie prawie wszystkie bilety na ostatnie Grand Prix są już sprzedane. I kto wie, jeśli nasi rodacy decydują się w ostatniej chwili pojechać do Sztokholmu, czy po prostu wejdą na stadion. Ponoć wszystkie bilety są już tam sprzedane. No ja nie wiemy tylko, czy w Szwecji znana jest instytucja Konika. Prawdopodobnie te bilety będą krążyły jeszcze w jakimś drugim obiegu, ale naprawdę, naprawdę Szwedzi, jeśli można tak powiedzieć, bardzo zainteresowani żużlem w ostatnich czasach. Sukcesy Toniego Rickardsona, sukcesy drużynowe Szwedów. No i ten powrót żużla do Sztokholmu spowodował, że te 15 tysięcy biletów na miejsca siedzące na stadionie olimpijskim w Sztokholmie zostały sprzedane jak ciepłe bułeczki. No i ma być to ostatni pożegnalny start Jimmy'ego Nielsena, jeśli dobrze je na tyle, aby tam pojechać. Ale skupmy się na wyścigu ósmym w czerwonym kasku. Antonin Kasper, obok niego Grzegorz Walasek w kasku niebieskim, potem w białym Ryan Sullivan i pod bandą Nicky Pedersen. Oczywiście, proszę Państwa, pierwsza dwójka awansuje już do turnieju głównego. Trzeci i czwarty będzie miał jeszcze jedną szansę. Dobry start Grzegorza. Oczywiście, Kasper najlepszy. Grzegorz do krawężnika. Jakżeż tam ciasno. Założył mu się na tylne koło Pedersen. Wyścig przerwany. No i teraz pytanie, jak rozsądzi tę sytuację pan Marek Wojaczek? Jest to troszkę trudna decyzja. Właściwie wina dla mnie była Pedersena ewidentna. Natomiast
Natomiast, no właśnie, popatrzmy, czy pali się w tej chwili już jakieś światło tutaj przy wjeździe w pierwszy wiraż. To znak, że sędzia podjął decyzję wykluczającą tego lub innego jeźdźca. Grzegorz Walasek, podobny obrazek jak w Wojens po upadku z Jimmy Nielsenem, podszedł od razu, zapytał o stan zdrowia w tym wypadku Pedersena. No i popatrzmy, dodajmy też, że sędzia zawodów, pan Marek Wojaczek, ma zagwarantowane powtórki, ma monitor z transmisją telewizyjną, tą samą, którą oglądacie państwo u siebie w domach. No i tutaj tak było, bardzo ciasno. Grzegorz Walasek ponownie odważnie w Pedersena, który nie odpuścił ani na moment. Jednocześnie Sullivan sprawił, że... Nadział się przed tak, Sullivan sprawił, że musiał Grzegorz Walasek wyprostować nieco motocykl, bo po prostu dostał tylnym kołem Australijczyka. Uderzone zostało jego przednie koło i to spowodowało, że po prostu przesiadł się na jego siodełko Nicky Pedersen. Och, to jest to uderzenie w Walaska i potem jak w bilardzie potoczyło się wszystko. Dalej leży ciągle na torze Nicky Pedersen, podjeżdża do niego karetka. Zobaczmy jeszcze raz ten moment. Nie kręci się w ogóle przednie koło motocykla Pedersena. Ono zahaczyło się o hak motocykla Grzegorza Walaska. No ale to uderzenie Sullivana być może spowoduje, że nasz arbiter nie podejmie tak jednoznacznej decyzji, nie zdecyduje się na wykluczenie Pedersena. Wszystko to odbywało się w sporym tłoku na wyjściu z pierwszego wirażu. Ale Pedersen na szczęście już wstał. Idzie to twardy zawodnik, znowu pod opieką Jakoba Olsena w tej czerwonej koszulce. Mnie przypomniał się ubiegłoroczny challenge w Abensbergu, kiedy tam Pedersen także leżał sponiewierany potwornie, a jednak dawał sobie radę. A Grzegorz Walasek chyba troszkę zdenerwowany, no właściwie miał szansę wyjść nawet na drugie miejsce, ale tym razem był to wyścig równorzędnych czterech zawodników. Było bardzo ciasno, nikt nie odpuszczał. No i teraz czekamy na powtórkę tego wyścigu, najprawdopodobniej w pełnej obsadzie. I taka też informacja na ekranie. A więc tutaj rzeczywiście to bilardowe uderzenie zaczęło się od Sullivana przez Walaska. Na końcu był Pedersen. Sprawiło zapewne, że pan Marek Wojaczek podjął taką, a nie inną decyzję. Zobaczymy teraz, Andrzej, jak długo będzie trwała ta przerwa, bowiem Nickiego Pedersena czeka obowiązkowe badanie przez lekarza. Ja jeszcze raz zwracam uwagę na ten moment, kiedy stanęło zupełnie zahaczone o hak motocykla Grzegorza Walaska przednie koło Nickiego Pedersena. Tam na pewno teraz ono będzie wymagało wymiany w parku maszyn, bowiem na pewno pokrzywione zostały w tej sytuacji szprychy. Biegnie do swojego boksu Nicky Pedersen. I cóż, także trzeba powiedzieć, że doglądają swoich motocykli ci, którzy nie uczestniczyli bezpośrednio w kraksie, czyli Kasper i właściwie Kasper, ale jeszcze dobrze Walasek. Halo Warszawa, jak wy oceniacie tę sytuację? Właśnie, myślę, że mamy chwilę czasu, by ocenić ten ostatni bieg i decyzję polskiego sędziego. Zgadzacie się z taką interpretacją? Jak najbardziej. Tutaj myślę, że tak. Nie było ewidentnie winy któregoś z zawodników. Myślę, że decyzja jak najbardziej trafna. No tak, przyglądaliście się, czy Sullivan, czy ewentualnie Pedersen mógł zawinić w tej całej sytuacji. To jest taka typowa sytuacja dla Speedwaya, w której jest ciasno na pierwszym łuku i trudno jest jednoznacznie wskazać winowajcę. Tutaj akurat następstwem tego, że Sullivan jakby troszeczkę się wysunął, co nie było jakimś nieprzepisowym zagraniem, dosyć blisko niego był właśnie Grzesiek, który z kolei musiał wpaść na Pedersena. Także tutaj jest sytuacja, w której jednoznacznie można powiedzieć, że w czteroosobowym składzie. W kasku białym Sullivan, w niebieskim Walasek i w żółtym Pedersen. Tak to wyglądało. Polski sędzia podjął taką, a nie inną decyzję. I w czteroosobowym składzie pojadą żużlowcy w kolejnym biegu. A ten bieg już przed nami. Już Nicky Pedersen wsiadł na swój motocykl i możemy jechać dalej. Trzymamy kciuki za Grzegorza Walaska. Oddajemy głos do Pragi. Na naszych ekranach właśnie Grzegorz Walasek. Po jego lewej ręce, przypomnijmy, Antonin Kasper, który nie był zaangażowany w tę sytuację, w ten upadek. W białym Ryan Sullivan i w żółtym Nicky Pedersen. Miał mało czasu Nicky Pedersen, aby przygotować się do powtórki. Zobaczymy, jak ta wywrotka wpłynie na jego formę
wyścigu ósmy, przypominamy, wyścig ósmy nie powoduje wykluczenia z zawodów żadnego zawodnika. Tutaj stąd nikt nie wypada. Dopiero kolejny odsiew będziemy mieli w wyścigach 9 i 10. Kasper, Walasek, Sullivan, Pedersen. Przed nami powtórka wyścigu ósmego. No i popatrz. No więc znowu, czy Kasper wystrzeli ze startu? Bardzo dobrze, świetnie pojechał Grzesiek, wypchnął troszkę Pedersena na zewnętrzną, ale czy uda mu się przejść pod bandą? Jest! Zablokowany przez Sullivana. Pedersen czwarty, Toniczek na trzecim miejscu i Pedersen już go mija. Ale ta pierwsza dwójka, Sullivan i Grzegorz Walasek z przodu. Kiedy patrzyłem na pierwszy start w tym wyścigu Grzegorza Walaska, wydawało mi się, że na dojeździe do wirażu jego maszyna była troszeczkę wolniejsza niż podczas pierwszego startu Polaka, ale teraz zdecydowanie szybciej dojechał do tego wirażu i ta dwójka zyskała już olbrzymią przewagę i trzymajmy tylko kciuki, żeby Grzesiek spokojnie dojechał, żeby jego maszyna pracowała równiuteńko. Teraz może wszedł za wąsko, wyrzuciło go za bardzo na zewnętrzną, no właśnie, rzut oka do tyłu, co tam się dzieje, ale przewaga ponad 30 metrów i myślę, że spokojnie, bo jeszcze tylko pół okrążenia i Grzegorz Walasek będzie w turnieju głównym. Przed wyścigami, podczas prezentacji, Tomasz Golob podszedł do Grzegorza Walaska, kiedy zaczynał się hymn czeski i długo mu szeptał coś do ucha. Może wreszcie będzie miał tego towarzysza, który będzie starał się pomagać mu pośrednio bądź bezpośrednio podczas wyścigów w turnieju głównym. Brawo, brawo Grzesiek, popatrzymy za chwilę na ten jego start, na mądrą jazdę, na odejście po starcie zaraz na zewnętrzną, tak żeby wypchnąć Sullivana. Sullivan i tak zrobił swoje, ale w sumie Grześkowi udało się na tyle złapać przyczepność przy wyjściu z wirażu, że przy bandzie przedarł się bardzo odważnie do przodu. Mówił nam o tym wczoraj Tomasz Golob, że chciałby, aby pozostali nasi reprezentanci Grzegorz Walasek i Piotr Protasiewicz awansowali do turnieju głównego, do półfinałów, aby utrudniali rywalom Tomasza Goloba walkę o te czołowe lokaty w każdym turnieju. No i zanosi się na to, że Grzegorz Walasek znakomicie będzie sobie dzisiaj radził. Ja po raz kolejny chciałbym podkreślić to, jak kapitalnie zachowuje się Grzegorz Walasek w pierwszym wirażu, ale to są wszystko te lekcje, które pobiera bardzo często w lidze brytyjskiej. No i dodajmy, że Grzegorz Walasek, jakby nie wiem, czy na życzenie, czy nie, Tomasza Goloba, trafił właśnie do wyścigu 14, gdzie są już Tomasz Golob i Niklas Klingberg. I tam Grzegorz Walasek będzie startował z trzeciego pola. Z pola trzeciego. Mark Loram, widzą Państwo, bardzo chyba jednak smutny. No cóż, jeszcze przed nim wyścig dziewiąty. Jeszcze szansa. Loram, Kasper, Hancock i Protasiewicz. Bardzo trudny wyścig dla Piotra. Bardzo trudny, bo Toniczek pewnie pała rządzą rewanżu za ten zaskakująco słaby występ w wyścigu ósmym. No Mark Loram, wiadomo, no musi wreszcie coś zrobić, żeby przedrzeć się dalej. A Greg Hancock pokazał, oto on, że jednak może być momentami groźny. Zaczął od trzeciego miejsca, potem wygrał. No ale teraz musi być w pierwszej dwójce. My wolelibyśmy, aby w tej pierwszej dwójce był także Piotr Protasiewicz. Kto jeszcze? Chyba wszystko jedno. Chwila przerwy, traktory wyjechały na tor. Normalnie, proszę Państwa, właściwie dzieje się tak, że zawodnicy startujący w wyścigu ósmym mają bardzo niewiele minut na przygotowanie się do występu w następnym biegu. Tutaj, zapewne za zgodą sędziego, ale już wyjechały szybko ciągniki, polewaczka, no i Toniczek, którego Państwo oglądają, Antonin Kasper Junior, syn znakomitego ongiści czeskiego żużlowca, będzie miał sporo czasu, żeby się przygotować. Dodajmy jeszcze, że jesteśmy dzisiaj tutaj w Pradze świadkami epokowego wydarzenia w historii Grand Prix. Po raz pierwszy prac i wszelkich działań organizacyjnych nie koordynuje Ole Olsen, dyrektor cyklu Grand Prix, złożony bardzo poważną grypą w Danii, ponad 39 stopni gorączki przez ostatnie kilka dni i lekarze i Ole Olsen doszli do wniosku, że lepiej dla jego zdrowia będzie, jeśli pozostanie w Danii, jeśli pozostanie w łóżku. Z pewnością teraz ściska nerwowo kciuki przed telewizorem. A to Piotr Protasiewicz
ze swoim menadżerem Jarosławem Radkowskim. Ostatnie uwagi. No i chyba jest Jarosław Radkowski bardzo niezadowolony z tego, co dzieje się na torze. Polewaczka mocno zmoczyła nawierzchnię. Zobaczymy, czy to dobrze, czy źle dla tego, który jedzie z czwartego pola, bo no właśnie, widać to niezadowolenie, taki uśmieszek, że Czesi znów robią coś pod siebie, pod swojego zawodnika. No zobaczymy. A powiedzmy, że zaczęło się robić tutaj w pierwszym wirażu bardzo ciekawie w ostatnich dwóch biegach. Praktycznie żaden z zawodników nie był pozbawiony szans. Te szanse były wyrównane. Czy ktoś jechał blisko krawężnika, czy ktoś jechał mocno po zewnętrznej. Zobaczymy. Obawiam się, że to polanie na wierzchni może być niekorzystne dla Piotra startującego z czwartego pola. No ale obym się mylił. Być może, chociaż nie widziałem, aby ta polewaczka jeździła blisko krawężnika, być może najkorzystniej będzie miał Mark Loram startujący z pierwszego pola, no ale wszystko to rozstrzygnie się już za kilka chwil. Już otwiera się brama parkingu, już wyjeżdża na tor Piotr Protasiewicz, zapychany przez swojego młodszego brata Grzegorza. Wyjeżdżają również inni zawodnicy. Przypomnijmy jeszcze raz. Mark Loram, kask czerwony. Antonin Kasper, kask niebieski i Greg Hancock w kasku białym będzie przylestał przy lewym łokciu Piotra Protasiewicza. Na naszych ekranach Greg Hancock. Dla niego to również ostatnia szansa. Awansował co prawda do głównego turnieju w Wojens w poprzedniej Grand Prix, no ale tam miał wielkiego pecha. W jednym z wyścigów został niezatankowany jego motocykla. Było to niedopatrzenie zarówno ze strony mechanika przede wszystkim Grega Hancocka, jak również ze strony tego pracownika służb technicznych, który nalewał metanol do baków motocykli żużlowych. Taki pech spotkał Grega Hancocka. Jemu po prostu skończyło się paliwo. Piotr Protasiewicz zmienia motocykl. Miejmy nadzieję, że ten rzeczywiście będzie bardziej pasował do mokrej nawierzchni. Nie ma jeszcze na to, że Antonina Kaspera. 45 sekund jeszcze pozostało Czechowi na to, aby pojawił się tutaj przed taśmą startową. Ale teraz pojawia się już w bramie parkingu. No i wygląda na to, że przez te 31 sekund, które jeszcze pozostały, zdąży dojechać i zająć miejsce na starcie. Mark Loram jeszcze spogląda na tą koleinę, którą przed chwilą wykopał. Jeszcze chyba przesunie się o kilka centymetrów w prawo. Antonin Kasper teraz nerwowo rozgląda się, które miejsce będzie najlepsze dla jego tylnego koła. Wybrał już Greg Hancock, wybrał również Piotr Protasiewicz. Czy wygrał dobrze? Ostatnia być może szansa Piotra Protasiewicza. Popatrzmy na żółty kask. Dobry start Protasiewicza. Regulaminowo, można powiedzieć, w odpowiedniej proporcji uniesione przednie koło Protasiewicza nad torem. No i jest pierwszy Piotr Protasiewicz. Wiezie za plecami Marka Lorama. No ale teraz uważajmy na atak po zewnętrznej Grega Hancocka. No i pojechał przy wewnętrznej Mark Loram. Jest on pierwszy. Piotr Protasiewicz trzyma krawężnik. Ale czy nie rozpędzi się tam po zewnętrznej? Bardzo mocno odkręca manetkę gazu przy wejściu w drugi wiraż Greg Hancock. Obejrzał się nerwowo Protasiewicz, ale powiększa się na prostych ta przewaga nad Amerykaninem. A więc być może będzie dobrze, proszę Państwa. Być może będzie dobrze. Prowadzi Loram i drugi jest Protasiewicz. Oni mają zagwarantowany, gdyby tak zakończył się ten wyścig, start w turnieju głównym, odpadłby Greg Hancock. No i ulubieniec miejscowej publiczności, Antonin Kasper. Znów obejrzał się Protasiewicz. Daleko jest Greg Hancock. Chyba nie da rady już Amerykanin. Nie da rady, bowiem już szachownica biało-czarna powiewa w ręku kierownika startu. Mark Loram, drugi Protasiewicz. A z turniejem żegnają się w tym momencie Greg Hancock i Antonin Kasper. Piotr Protasiewicz wystartuje w wyścigu 12 z czwartego pola startowego ponownie, mając za partnerów Jasona Crampa, Michaela Carlsona i Ryana Sullivana, a więc dwóch Australijczyków i Szweda. A Mark Loram, zwycięzca wyścigu 9, pojedzie w wyścigu 14, a więc
pojedzie z czwartego pola razem z Tomaszem Golobem, Niklasem Klingbergiem i Grzegorzem Walaskiem. Będzie to ciężki wyścig dwóch Polaków. Czy sobie pomogą? Popatrzmy. Tutaj start Marka Lorama. Dobrze dociążył, natomiast słabiutko wyszedł w niebieskim kasku Toniczek Kasper. Piotr Protasiewicz bardzo dobrze niknie nam z ekranu, ale będzie miał dużą szybkość i bardzo odważnie przejdzie przy bandzie do przodu. Proszę popatrzeć. Nie zdążył zatrzasnąć mu drzwi Mark Loram, ale teraz Protasiewicz nie utrzymał motocykla przy krawężniku, wyrzuciło go za bardzo na zewnętrzną. Loram tylko na to czekał. Całe szczęście, że nie utrudnił wychodząc przed Piotra jazdy Polakowi i już była tak duża przewaga, że Greg Hancock nie mógł nic zrobić. Loram zadowolony. Greg Hancock znowu odpada we wstępnej fazie. No i cóż mogę Państwu powiedzieć? Poza tym szczęściem, które jak do tej pory miał jednak Billy Hamill, to Amerykanie jednak prezentują się nad wyraz słabo. No ale Hamill jest już w turnieju głównym i być może nawiąże do tych swoich wspaniałych tradycji podczas poprzednich wyścigów w Pradze. A Greg w niczym nie przypomina tego uśmiechniętego Jankesa, który żartował i dowcipkował podczas wczorajszego treningu. Znów się nie udało. I znów trzeba odpowiedzieć sobie dlaczego. Czy problem tkwi tylko i wyłącznie w psychice? Być może tak, bo zawody Grand Prix, wszyscy o tym mówią. W ostatnim tygodniku Speedway Star mówi o tym także Australijczyk Todd Wiltshire. To jest zupełnie inna jazda, zupełnie inne zawody. Wyścig 10. Dwóch pierwszych przejdzie do turnieju głównego. Trzeci i czwarty będą obserwować to, co się dzieje już tylko z parkingu. W kasku czerwonym Nicky Pedersen, w kasku niebieskim Henrik Gustafsson, później kolejny Duńczyk Brian Andersen i w kasku żółtym Anglik Carl Stonehewer. Pedersen miał te swoje ostatnie dwa starty słabe. Nie wiadomo dlaczego. Czyżby przedobrzył, czyżby nie w tą stronę zmieniał coś w motocyklu. Zdenerwowany, koncentrował się długo, widzieli Państwo. No i Henka Gustafsson strzelił znakomicie z tego czwartego pola w pierwszym swoim starcie, ale potem, kiedy przyszło mu jechać z drugiej pozycji, już było kiepsko. Biały kask Andersen, żółty Carl Stonehewer, wyrównana stawka. Pedersen jakby troszkę z lotnego, ale pierwszy. I Stonehewer bardzo ładnie po zewnętrznej, ciasno, ciasno, Stonehewer czy Pedersen? Nie zostawił miejsca za wiele Pedersen Anglikowi. Teraz Henka Gustafsson wyprzedzony przez Andersena spada na czwarte miejsce. Troszeczkę wyboiście już się zrobiło na wejściu w pierwszy wiraż po tej optymalnej ścieżce. Pewnie trzeba będzie bardzo mocno poprawiać ten tor, żeby nie być świadkiem wielu trudnych sytuacji podczas turnieju głównego. I znów tam straszliwie podskakują tylne koła. Ale pierwsza dwójka już wyraźnie z przodu. Henka Gustafsson przestał właściwie walczyć. Jeszcze próbuje nie tracić dystansu. Brian Andersen, Stonehewer bliziuteńko Pedersena. Czy będzie jeszcze chciał go wyprzedzić? Chyba nie, bo nie ma co ryzykować. Jeszcze ostatni wiraż. Tak, przymknął gaz wyraźnie Anglik, żeby utrzymać bezpieczny dystans. Nicky Pedersen i Carl Stonehewer. Oni będą jeździli w gronie najlepszych 16 zawodników Grand Prix Czech w Pradze. Zwycięzca tego wyścigu, Brian Pedersen, trafia do wyścigu 13 z Australijczykami Adamsem i Wiltshirem oraz z Hamillem, Amerykaninem Billym Hamillem. Natomiast drugi zawodnik wyścigu 10, czyli Carl Stonehewer, pojedzie w biegu 11 z Tonym Rickardsonem, Rune Holtą i Bohumilem Brhelem. Zapowiadają się zapewne świetne zawody w tej drugiej części w turnieju głównym. Tak było zawsze. Popatrzmy na start Nickiego Pedersena. Troszeczkę musiał się aż nogą odepchnąć. Troszkę mu zabuksowało za mocno na starcie. Słabo pojechał Andersen. Wykombinował w białym kasku, że zejdzie do krawężnika i to coś da, ale Henka był tutaj szybszy. Stonehewer nabrał niezłej prędkości. Jeszcze próbował, będzie za chwilę znaleźć miejsce przy bandzie.
ale tego miejsca będzie dla niego za mało. Proszę popatrzeć, jak tam zatrzasnął mu drogę Nicky Pedersen. No cóż, czy mamy tu niespodzianki? Tym razem chyba mniejsze, no bo odpadł z tych, którzy ciągle jeszcze uważani są za faworytów, tylko Greg Hancock. Reszta stawki chyba w miarę ułożona. My cieszymy się ogromnie z awansu przede wszystkim, może powiem tak, przede wszystkim Piotra Protasiewicza, który jakby przełamał tą swoją złą passę z poprzednich trzech Grand Prix, a Grzegorz Walasek potwierdza ponownie, że w Grand Prix jest wspaniałym zawodnikiem, zupełnie innym niż czasem dzieje się to na polskich torach, bo w Anglii znowu jest wspaniały, wybierany jest teraz po raz do drużyny kolejki ligowej. Trzymamy kciuki również za Grześka. Proszę Państwa, za nami pierwsza część imprezy w Pradze. Ciekaw jestem, jak widzą ją nasi komentatorzy w studiu, a więc oddajmy głos do Warszawy. Powiedzcie, czy Wasze odczucia są podobne, czy mieliśmy tu do czynienia z wieloma niespodziankami, czy Piotr raczej wszystko jest dobrze? Dobry start w Grand Prix Czech. No, zaraz Piotr Protasiewicz, już słyszymy, że Piotr Olkowicz jest gotowy do rozmawia z Piotrem. Za chwilę będziemy mogli posłuchać tej rozmowy. Panowie, ale najpierw Wasza kolej. Mamy niespodzianki, chyba takie in plus, że aż trzech naszych reprezentantów pojedzie w turnieju głównym. Rafał. Tak, no cieszymy się, że trzech Polaków. Mam nadzieję, że pomogą sobie jakoś, nie będą sobie przeszkadzać, bo przecież nie o to chodzi. Wszystko przed nami, no myślę, że jest optymistycznie. Piotrek i Piotrek wreszcie chyba się dopasował w miarę do tego toru. Czwartego pola już w tym okresie zawodów jest trochę trudniej niż z początku. I wygrał ten start zdecydowanie, można powiedzieć, później jakiś tam błąd, ale myślę, że jest spasowany. Grzesiek również. No czekamy na Tomka, co pokaże w pierwszym wyścigu. Zobaczmy może bieg Piotra Protasiewicza, ten ostatni bieg, bieg dziewiąty. To zdarzyło się tuż po takim długim polewaniu toru. Już wydawało się, że jakiś anonimowy Jiří czy Karel w polewaczce sprawi, że to Piotr Protasiewicz utopi się w tej wodzie, ale stało się tak, że to Antonin Kasper źle wystartował i nie pojedzie w dalszej części zawodów. Świetny start Mirek miał. Tak, Piotrek z tego czwartego toru nadzwyczaj dobrze to wystartował, bo tak jak Rafał zauważył, w tej fazie zawodów to czwarte pole już nie jest tak korzystne. Bardzo dobry start, bardzo dobrze rozegrany pierwszy wiraż, natomiast mógł Piotr nie wiedzieć o tym jeszcze, że drugi wiraż jest, wygląda na to, że jest bardziej polany. Troszkę jakby za daleko odsunął się. Tam dał się wyprzedzić Loramowi. Dał się wyprzedzić Loramowi, ale oczywiście ta druga pozycja dawała mu awans do dalszej rundy zawodów. I to chyba on sobie zdawał z tego sprawę, nie próbował gonić. W pewnym momencie nawet tam widać, jak się ogląda, czyli po prostu kontrolował sytuację. Ja myślę, że to przede wszystkim dla Piotra jest to duże zwycięstwo w sferze psychicznej, bo w sferze psychiki, kiedy po tych poprzednich nieudanych eliminacjach Grand Prix, zwłaszcza po Wojens, być może już czuł się troszkę podłamany. Jak widać nie, jedzie bardzo dobrze. Myślę, że dobrze przekalkulował też to, że właśnie nie gonił Lorama i być może dobrze się stało, że Loram wyprzedził go w tej fazie wyścigu. Mogło być zupełnie inaczej, kiedy Loram by ścigał Piotrka i zaatakowałby go no, dużo ostrzej. Mogło to się skończyć trochę inaczej. To Piotrek mógłby wybić się z rytmu i jeszcze któryś zawodników jadących z tyłu mogły go wyprzedzić. Także myślę, że mimo wszystko dobrze się stało, że Piotr przyjął drugi. Posłuchajmy panowie, co powiedział w rozmowie z Piotrem Olkowiczem Piotr Protasiewicz. Piotr Protasiewicz, Piotr, dobry start w Grand Prix Czech. Jesteś w turnieju głównym. Czy to może być, jak myślisz, czy to może być przełom w twoich tegorocznych występach? To nie chodzi o przełom. Po prostu mam troszkę problemów sprzętowych i to się tak troszkę ciągnie za mną od, można powiedzieć, kilku tygodni. Przy imprezach najwyższej rangi tego Grand Prix, czy finału, jak finał Mistrzostw Polski, jak był ostatni turniej, brakuje tego no, dociągu, można powiedzieć, tak żargonem żużlowym. Wierzę, że moja praca, którą wkładam i całego mojego teamu, przyniesie powoli jakieś tam rezultaty, oczywiście pozytywne. Nie byłeś do końca zadowolony ze swojego sprzętu po wczorajszym treningu, ale wygląda na to, że dzisiaj jesteś dosyć szybki. Staram się jak mogę, mówię, nie da się w ciągu jednej nocy czy dwóch dni znaleźć sprzęt, który będzie po prostu pozwalał mi wygrywać Grand Prix. Troszkę szczęścia i może będzie mój najlepszy wynik w testowy Grand Prix. Kramp, Sullivan i Mikael Karlsson twoimi najbliższymi rywalami, jak widzisz swoje szanse w dalszej części turnieju? No, w turnieju głównych nie ma słabych zawodników, z każdym trzeba się liczyć i nie ma co patrzeć na nazwiska.
Dziękuję bardzo. Tyle Piotr Protasiewicz. My spójrzmy, jaki jest układ najbliższych czterech biegów już w turnieju głównym. W biegu 11 pojadą Rickardsson, Rune Holta, Brhel i Carl Stonehewer. Rickardsson i Holta pojawią się po raz pierwszy. Ci wszyscy zawodnicy, którzy są oznaczeni białym kolorem, pojadą właśnie po raz pierwszy, bo są to zawodnicy rozstawieni. Protasiewicz ma za rywali Krampa, Carlsona i Sullivana i jedzie właśnie z tego ostatniego pola. Irek. Myślę, że będzie bardzo trudno. Jeżeli pierwszy moment Piotr wyskoczy przed zawodników i będzie w stanie jakby założyć na pozostałą trójkę zawodników, ma wielkie szanse wygrać, to Piotr jest oczywiście takim zawodnikiem, który może z każdym wygrać, więc nie stawiałbym go absolutnie na stracenie pozycji. Niemniej jednak z tego czwartego toru będzie mu bardzo trudno. I spójrzmy, co zobaczymy, kogo zobaczymy w biegu 13 i 14. W 13 Adams, Wiltshire, Hamill i Pedersen, ale nas interesuje przede wszystkim bieg 14, dwóch Polaków, Tomasz Golob, Niklas Klingberg, Szwed, Grzegorz Walasek i Mark Loram. W zasadzie mało na razie mówimy o Walasku, ale o tym zawodniku już powiedzieliśmy tyle podczas poprzednich eliminacji Grand Prix. W zasadzie padają pod jego adresem same superlatywy i wypada tylko powtórzyć to, co mówiliśmy wcześniej. Bardzo słusznie. Grzesiu chyba jest największą niespodzianką całego cyklu. I tylko pogratulować takich występów i oby tak dalej. Być może przepisy, które słyszymy, ulegną zmianie i być może będzie się liczył w ogólnej klasyfikacji, być właśnie, może wszystko do tej pory jego nami. Wyniki nie były zaliczane, czyli nie mógł się utrzymać być w tej może dziesiątce. To się zmieni. Byłoby bardzo miło. Ty zwracałeś uwagę, Rafał, na postawę Petera Carlsona, Szweda, który został wyeliminowany już po dwóch pierwszych biegach. Mówiłeś, to niemożliwe. On w Szwecji jeździ na samych kompletach, przywozi same komplety, a tutaj dwa biegi już Carlsona nie ma. Tak, to prawda, tylko w Szwecji tory troszeczkę się różnią od tego, jaki mamy dzisiaj na przykład w Pradze, gdzie jest dosyć twardo i Peter na takich torach sobie radzi, wydaje mi się, nieco gorzej. No i w takiej stawce tym bardziej na pewno jest to ciężki problem i myślę, że będzie nad tym pracował. No szkoda, przed nami kolejne mecze, ale myślę, że będzie wszystko dobrze. Jak oceniacie, jak scharakteryzowalibyście ten tor Markety w Pradze? Rafał, jeździłeś tam kilkakrotnie. Tak, nic się nie różni od tego, co było w momencie, kiedy ja startowałem. Także żadnych niespodzianek na pewno, czy jakichś tam pułapek i ścieżek, mówiąc jargonem żużlowym, nie ma. Także tor do walki, myślę, że teraz w tej rundzie zasadniczej tor będzie jeszcze bardziej do walki, bo na pewno ta luźna nawierzchnia odsypi się nieco szerzej i po prostu będzie na pewno szybsza jazda i jeszcze ciekawsza niż to, co mieliśmy do tej pory. Drodzy Państwo, wracamy do Pragi. Tony Rickardsson nieco w innej fryzurze, choć nie widać jej pod kaskiem. Oczywiście dalej jest blondynkiem, ale włosy krótsze. Spokojna rozmowa, bardzo przyjacielskie stosunki z Jasonem Krampem, który zajmuje boks obok niego. Podczas treningu obaj po każdym zjechaniu z toru wymieniali, śmiejąc się, jakieś tam uwagi. Przy okazji czasem pokazywali na motocykle Tomasza Goloba, raczej nie z obawą, ale kto wie, czy po kolejnych wyścigach troszkę tego nie pożałują. Mówi się o tym, że jakaś jest koalicja sympatii, tak to może nazwijmy, zawodników szwedzkich, australijskich. Niektórzy z oburzeniem mówią, że to kompletne bzdury, ale może nie wracajmy do tego tematu. Zobaczymy, jak to będzie chociażby dzisiaj na torze. Zobaczymy obok Rickardssona Norwega Rune Holte, który tak wspaniale i dzielnie walczył w Vojens. Na pewno temu zawodnikowi w niebieskim kasku należałby się medal za odwagę, za wytrwałość. Przecież startował po kontuzji obojczyka, sponiewierany kilkakrotnie na torze, a jednak udało mu się zakwalifikować do tej pierwszej ósemki. No i teraz jak będzie w Pradze, jeździł na treningu nie za często, ale być może szybko dopasował motocykl. Z trzeciego tym razem pola startowego w białym kasku pojedzie Bohumil Brhel. Państwo oglądają nasze dziewczyny z Wrocławia, które czarują publiczność, ale także i organizatorów z WSI i są na każdej imprezie. Tony Rickardsson w tym charakterystycznym kasku, w którym zaczęli po raz pierwszy jeździć zawodnicy w motokrosie z takim grzebieniem jakby kogucim na torze. A więc Rickardsson, Holta, Brhel, no i ten czwarty, którego niedawno oglądaliśmy podczas wyścigu 10, Carl Stonehewer, pojedzie przy bandzie.
tor został wyrównany i polany. Widzą Państwo, że tam, gdzie jest ta nawierzchnia odrzucona, świeci się, jest dość ślisko, no ale zapewne nawierzchnia za chwilę wchłonie tę wodę i podczas drugiego, trzeciego wyścigu tego turnieju głównego będzie już zdecydowanie jednakowo na każdej części toru. Czy Tony Rickardson znowu strzeli piorunująco ze startu? Jak spisze się Rune Holta, który jeszcze nie miał okazji jeździć dzisiaj na tym torze? Bo przecież i Brhel, i Stonehewer wiedzą dokładnie, jak się dopasować. Tony Rickardson, wygrywając ten pierwszy swój start, właściwie cały czas ma do wyboru pierwsze, drugie pole startowe. To jest trochę niesprawiedliwe w tym regulaminie, że wyścigi 11 i 12 dają właśnie potem dwa pola pierwsze i trzecie, natomiast tamte następne, drugie i czwarte. Ciągnie znowu Holtę, przytrzymał pan Wojaczek, aż Holta spokojnie stanie na starcie. No i próbował bardzo ładnie wywalczyć drugą pozycję. Potworna walka z Brhelem. Z tyłu Stonehewer, Brhel na razie drugi. Oczywiście Tony Rickardson daleko z przodu. Oczywiście, ponieważ do takiej jazdy już nas przyzwyczaił. Próbuje Stonehewer, nabierając prędkości po zewnętrznej troszeczkę części toru, choć ta zewnętrzna oznacza mniej więcej połowę szerokości łuku, wyprzedzić jadącego przed nim Rune Holte. No i kto wie, czy teraz mu się nie uda. Zająłem się walką o trzecie miejsce, bowiem Rickardson daleko, daleko z przodu. Brhel także spokojnie, no i tylko jest kwestia, kto będzie trzeci, kto będzie czwarty. Jeszcze jedno okrążenie na wyjaśnienie tej zagadki, ale teraz Stonehewer źle wyszedł z tego drugiego wirażu i chyba pogrzebał swoje szanse na wyprzedzenie Norwega. Rickardson z ogromną, chyba 40-metrową przewagą nad Bochumilem Brhelem. Kolonia szwedzka w rogach Wikingów podniosła się i wiwatuje na cześć swojego idola. No, jeśli ktoś oglądał ten wyścig w wykonaniu Tony'ego Rickardsona, to musi zacząć się zastanawiać, czy jest w ogóle szansa na to, aby pokonać Szweda, który ciągle jest w znakomitej, w świetnej dyspozycji. Tak jest w tym sezonie, chociaż Tony Rickardson na pewno nie ma najlepszych wspomnień z Pragi. Wystarczy przypomnieć Grand Prix sprzed 2 lat, kiedy Tony Rickardson został wykluczony. Wtedy to było pierwsze zawody, kiedy zaczął obowiązywać ten ściśle przestrzegany rygor odmierzania czasu 2 minut w Grand Prix. Wtedy po raz pierwszy pojawił się, właściwie nie, wtedy nie było jeszcze zegara, natomiast sędziowie bardzo czuli byli na odmierzanie czasu 2 minut. Wtedy Tony Rickardson w jednym z wyścigów, bodaj w 19, został wykluczony za po prostu przekroczenie limitu tych 2 minut. W ubiegłym roku pamiętamy jego upadek na drugim wirażu, kiedy tak mocno się rozpędził, ale zamknął mu drzwi przed nosem. Ściął do wewnętrznej Todd Wiltshire, no i Tony Rickardson był chyba pierwszym, który przetestował jakość tej bandy powietrznej, która wtedy po raz pierwszy była zamontowana na Grand Prix właśnie przed rokiem w Pradze. Teraz Tony Rickardson wystartował perfekcyjnie, no i rywale mogli, trzej pozostali, mogli myśleć tylko o rozdziale pomiędzy sobą drugiego miejsca. W wyścigu 12 my jeszcze ciągle oglądamy przez chwilę Tony'ego Rickardsona, który zaczął występy w Pradze w 97 roku od miejsca 8, był ostatni w tym finale B. Potem rok później, w 98, zwyciężył, zdobył Grand Prix Czech. Potem mówił Piotr o tym pechu w roku 99, no i o 2000. Ale my musimy zająć się już Jasonem Krampem, Nie który... dodaliśmy jeszcze chyba tylko, Andrzej, że ostatecznie w ubiegłym roku Rickardson zakończył drugim miejscem w finale pocieszenia za plecami Tomasza Goloba. Jason Kramp, jeszcze poprawienie, troszkę sprzęgła. Maluteńka zębatka, proszę zwrócić uwagę na tym tylnym kole, ale to już znamy, to już wiemy. Podobnie było w Wojens. On tak ma przygotowane motocykle. Bardzo dobre wrażenie zrobił podczas treningu Jason Kramp. I kto wie, czy nie lepsze niż Rickardson. No ale trening to co innego, te zawody to także co innego. Ryan Sullivan pojedzie w kasku białym. Państwo jeszcze ciągle widzą Jasona Krampa. W niebieskim Mikael Karlsson, który po takim niemrawym początku w pierwszych Grand Prix osiągnął najlepszy rezultat właśnie na torze w Wojens. I on jest w kasku niebieskim. Udeptuje sobie tą słynną ścieżkę na starcie. Ryan Sullivan, kask biały.
No i Piotr Protasiewicz w kasku żółtym. Najmniej pokazywała go kamera, ale nie mamy nic przeciwko temu, żeby go pokazywała długo, długo po minięciu linii mety. Nie był tym razem przed wyścigiem Piotra Protasiewicza równany, polewany ten tor. Zobaczymy, jak sobie poradzi w pierwszym wirażu, jak się, czy będzie dane mu usadowić się, czy będzie miał taką możliwość, aby usadowić się na w miarę przyczepnej ścieżce. Bardzo blisko Ryana Sullivana stoi Piotr Protasiewicz. No i popatrzmy, jak wyjdą ze startu. Nierówny start. No zobaczymy, co zrobi w tej sytuacji sędzia pan Marek Wojaczek. Wyścig jest przerwany. Tak powinno to być. Start był nierówny. No próbował tutaj. Nie wiem, czy to nerwy Piotra Protasiewicza dały znać o sobie, czy też chciał po prostu ukraść naszemu arbitrowi start. Ja myślę, że po prostu nerwy i ta chęć, żeby jednak być szybszym od rywali, to wystarczy drobny podmuch wiatru, który leciutko zakołysze taśmą i zawodnik odruchowo puszcza sprzęgło. Ja się cieszę, że nie dotknął taśmy Piotr Protasiewicz, bo wtedy musiałby go pan Marek Wojaczek po prostu wykluczyć. Bardziej zagrożony chyba dotknięciem taśmy był Ryan Sali, chociaż nie. Nie, to absolutnie Piotr Protasiewicz, tylko no, tak się zawahał, spojrzał na sędziego, wszyscy pojechali, no i tak prawdę powiedziawszy mogli pojechać, bo sam się ukarał Piotr Protasiewicz za ten moment startu, ale myślę, że jeśli chodzi o sport, stało się lepiej, ale kask żółty i czarna flaga. A więc jednak wygląda na to, że Piotr Protasiewicz zdumiony dotknął taśmy. Nie. Na pewno nie było tutaj dotknięcia taśmy, no aż prosi się o jeszcze jedną powtórkę. Ale w innej sytuacji sędzia nie miałby prawa go wykluczyć. Nie mógłby tego zrobić. To jest jedyne wytłumaczenie, bo nie można tego zrobić, jeśli chodzi o interpretację za utrudnianie startu. Ale nie był również Piotr Protasiewicz sprawcą przerwania wyścigu, bo przecież nie trzeba było przerywać tego wyścigu. No więc być może sędzia obejrzał to na powtórce i stwierdził, że Piotr jednak taśmy dotknął. Ta powtórka, która była, sam zainteresowany, nam patrzy teraz w dawała monitor, który jest umieszczony w parku maszyn. No ale widzi w nim tylko siebie. No popatrzmy teraz. Doczekał się. Dotknął taśmy. Nie wyjaśnia nam wszystkiego ta powtórka. Wydawało mi się, że ujęcie z tej kamery, która była w okolicach prawego słupka taśmy startowej, że tam nie było tego dotknięcia. Udało mu się utrzymać ten toczący się motocykl. No tak czy inaczej decyzja jest nieodwołalna. Piotr Protasiewicz wykluczony z tego wyścigu. Wielka szkoda. No nie miał szansy na walkę, teraz pozostanie mu jechać już tylko w wyścigu 15, wyścigu ostatniej szansy w białym kasku z trzeciego pola. Na pewno będzie rywalizował z Rune Holtą, to już wiemy. No i oby tylko to znów nie zaważyło na jakimś takim nastroju Piotra, żeby się nie poddał, żeby uznał, że to tylko wypadek przy pracy, a trzeba jechać dalej. Jason Crump, Mikael Carson, Ryan Sullivan. Dwóch Australijczyków po bokach i w środku, jak w kanapce, Mikael Carson, Szwecja. No, równo wyszli. Sullivan ładnie, Carson najgorzej. Crump nie miał takiego zdecydowanego wyjścia spod taśmy, ale teraz przymknął drogę Sullivanowi. Sullivan troszkę bliżej próbował jechać krawężnika, ale już w tej chwili podąża wyraźnie śladem swojego kolegi. Carlson próbuje jeszcze trzymać się z tyłu, ale chyba Mikael będzie już tylko mógł obserwować do końca, co dzieje się tam na prowadzeniu. Sullivan lepiej pojechał poprzedni wiraż, zbliżył się do Crumpa. Ale przecież spokojnie, nie musi go atakować. Tu chyba nie ma aż takich kalkulacji, żeby powiedzieć sobie, będę pierwszy, bo być może trafię na kogoś słabszego potem w następnych wyścigach, bo to jeszcze za wcześnie, bo to nie ta faza. Ale Crumpy nie jest tak szybki jak Richardson. Jednak ten jego motocykl nie jest tak znakomity. I teraz jednak atak Sullivana. No i teraz będzie Crump musiał pokazać wszystkie swoje możliwości. Ostatnia prosta i przegrywa Jason Crump. Chyba się za bardzo rozluźnił.
chyba już pomyślał, że przecież Sullivan mnie nie wyprzedzi, bo przecież to ja jestem na wyższej pozycji w Grand Prix. Mam tutaj dziadka, ojca, a Sullivan właściwie jest tylko sam dla siebie i mechanikiem, i tunerem. Przepraszam może za te słowa leciutkiej ironii, ale Crampy no, naraża się tutaj Polakom i kiedy wyprzedził go Sullivan, trybuny wybuchły radością. Myślę, że kibice wiedzą za co i dlaczego. I teraz... A Crampy naraził się tym samym na pierwszy dzisiejszego dnia pojedynek z Tony Rickardsonem. Będziemy jego świadkami w wyścigu numer 17, natomiast zwycięzca Ryan Sullivan trafił do wyścigu 18, no i tam ma dopiero jednego znanego rywala, jest nim Bohumil Brchel. W wyścigu 13 za chwilę zobaczymy, co tak naprawdę wart jest Billy Hamill. Będzie miał za przeciwników Adamsa i Wiltshire'a oraz Pedersena. Tutaj Państwo jeszcze raz oglądają. Taki no bardzo niewyraźny, buksowało to tylne koło. Może troszeczkę zębatka powinna być większa. Buksowało to tylne koło Crampa na starcie. Mimo wszystko zdołał tutaj na tej już twardej wewnętrznej dobrze się utrzymać. Sullivan próbował, ale dosyć krótko potraktował go teraz Cramp. Aczkolwiek no, było to takie dosyć normalne wyrzucenie na zewnętrzną. A teraz proszę popatrzeć, Crampy nie wiem dlaczego pojechał tak bardzo, bardzo szeroko, jakby chcąc zaprosić wręcz Sullivana do ataku. Teraz chyba nawet wydaje mi się, że popatrzył leciutko w lewo, no ale może nie spodziewał się, że Sullivan jest tak bliziutko. Ja podejrzewam, że Jason Crampy szukał tam po prostu większej... dłuższej drogi, a więc większej prędkości. No ale zły jest, ale zły jest. To Jimmy Nielsen, zdaje się, w boksie. Tak, to jest Jimmy Nielsen. Crampa. Ach, jakiś wściekły. Proszę popatrzeć. Dobrze, że jeszcze nic nie rzuca w boksie rudowłosy Australijczyk. No tak, będzie musiał jechać z Rickardsonem, a przypuszczam, że jego marzeniem było spotkać się z nim dopiero w finale. Wyścig 13. Lee Adams, Todd Wiltshire, kaski czerwony i niebieski. Oni zaczynają zapoznawanie się z nawierzchnią toru na stadionie Marquetta. No i ci, którzy już ją dobrze znają, Billy Hamill i Nicky Pedersen. Amerykanin w kasku białym, Duńczyk w kasku żółtym. A to Todd Wiltshire. Bardzo niezadowolony był i on, i jego mechanik Mervyn Cox z występów Wiltshire'a podczas treningu. Kręcili ciągle głowami. Mervyn stwierdził, że nie, no coś tu jest nie tak, a przecież pamiętajmy, że w ubiegłym roku Todd Wiltshire pojechał bardzo dobrze, wszedł do głównego finału, był tam co prawda czwarty za Hamillem Loramem i Chrisem Louis. Ale pamiętajmy, że był to debiut Wiltshire'a w Grand Prix i od razu ten debiut tak kończył się. No więc się wypadałoby znowu dobrze tu pojechać. Lee Adams, kask czerwony, Wiltshire niebieski, Hamill biały i Pedersen w kasku żółtym. Długo przytrzymał pan Marek Wojaczek zawodników na starcie. No i proszę, to kręcenie głowami widać może było odrobinę zasłoną dymną, bo znakomicie poradził sobie Todd Wiltshire na starcie. Charakterystyczny biały kombinezon na czele stawki. Drugie miejsce w tej chwili to Billy Hamill. No i musi mocno pracować Lee Adams, ale dobrze kombinuje Adams. Zanosiło się na to, że mogą być obaj jadący z przodu żużlowcy zagrożeni. Gdyby odkręcił tam mocno manetkę Lee Adams na prostej, ale nie było miejsca przy bandzie. Teraz próbuje po wewnętrznej wejść pod Hamilla, ale Hamill i podjechał szerzej, no i proszę, przyniosło to skutek. Teraz Billy Hamill jest pierwszy, no a kolejny żużlowiec zabiera się za Todda Wiltshire'a. No i Wiltshire, który tak znakomicie wystartował, który tak znakomicie jechał przez pierwsze dwa okrążenia w tym wyścigu. Już jest na miejscu trzecim, nie liczy się o dziwo tutaj Nicky Pedersen, który daleko z tyłu, ale chyba jednak dobrze przełożony motocykl Wiltshire'a na starcie, natomiast fatalnie spisuje się on na dystansie. Teraz jakieś pretensje od Nickiego Pedersena. Czyżby tam Wiltshire zajechał mu przez moment tor jazdy jakoś nieoczekiwanie? Zaraz zobaczymy to wszystko. Jedno jest pewne. Billy Hamill i Lee Adams są po tym wyścigu spokojni. Oni nie trafią do wyścigu 15 ani 16, skąd można bardzo łatwo wypaść z turnieju. Natomiast znajdą się tam Nicky Pedersen i Todd Wiltshire.
Więc ja myślę, że tutaj jednak maszyna Todda słabła z okrążenia na okrążenie. To było widać przede wszystkim właśnie na tym ostatnim łuku, kiedy bardzo zwolnił jazdę Wiltshire, a Nicky Pedersen, zupełnie zaskoczony tym obrotem sprawy, po prostu na tyle przymknął gaz, że wydawało się, że wręcz silnik mu zgasł. Ale gesty pod adresem sędziego były co najmniej niezrozumiałe. Proszę popatrzeć, ten start Wiltshire'a bardzo dobry, ale ja chciałbym pochwalić również, jeśli mogę, ze swojego skromnego stanowiska Marka Wojaczka, który po prostu wytrzymał nerwowo te wszystkie ruchy zawodników do przodu, do taśmy, kiedy chcieli ukraść start i dosłownie puścił taśmę wtedy, kiedy te zabawy się skończyły. Trwało to przecież pół sekundy może, ale wymusił na zawodnikach, żeby stanęli porządnie w miejscu. I to jest ten atak w tej chwili Bilego Hamila. Maszyna Wiltshire'a słabnie. Jest... Z tyłu jeszcze Adams i łatwo właściwie objeżdża kolegę z Australii po zewnętrznej. No a potem był ten dziwny przypadek na ostatnim łuku. Przed nami wyścig Tomasza Golowa i Grzegorza Walarska. Ja tylko nadmienię już szybciutko, że w wyścigu 17 czekają nas nie lada emocje. Bardzo dobra obsada Rickardson, Hamill, Kramp. Ale to jeszcze za kilka minut. Natomiast teraz Tomasz Golob jest już na pierwszym polu startowym. Czerwony kask. Niebiesko-zielony kombinezon, Tomasz Golob. Na drugim polu ustawi się Niklas Klingberg, zwycięzca finału Pocieszenia z Wojec. Na polu trzecim Grzegorz Walasek, który już sporo dobrego pokazał. Był sprawcą miłych wrażeń dla nas wszystkich. Oraz czwarte pole w tym wyścigu dla Marka Lorama. On pojedzie w kasku żółtym. Jeszcze raz zobaczą to Państwo na ekranie. Dużo kibiców z Częstochowy. Tam aktualnie jeździ Grzegorz Walasek, chociaż jest wychowankiem klubu z Zielonej Góry. No i dwóch zawodników Bractwa Polonii Bydgoszcz, Tomasz Golob i Mark Loram. Oni jutro będą toczyli niesamowity bój w ramach derbów Pomorza z toruńskim Apatorem właśnie w Toruniu. Z Tonim Rickardsonem, no i jeszcze z naszym gościem Mirosławem Kowalikiem. Ale to dopiero jutro. Na razie dzisiaj mamy inauguracyjny start Tomasza Goloba. Jak sobie poradzi z pierwszego pola startowego? Wpatrzeni jesteśmy w czerwony kask. Znów próbował czarować Klingberg. No i został na tym wszystkim. Wyszedł najgorzej. Grzegorz Walasek zszedł pięknie na wewnętrzną, a prowadzi Tomasz Golob. No i po raz kolejny ten kompleks Lorama wychodzi. Loram w wyścigu z Walaskiem jest na ostatniej pozycji. Będzie musiał sporo się napocić Brytyjczyk, aby poradzić sobie najpierw z Niklasem Klingbergiem. Teraz przejechał przez jego tor jazdy Klingberg, ale to wszystko zakończyło się dla Szweda źle. Trzeci jest Loram i rusza w pogoń za Walaskiem. Ale nasi jadą jak wyparą. Tomasz Golob teraz spojrzał, gdzie jest Grzegorz Walasek. Wie, że ma go zaraz za swoim lewym barkiem. Oby teraz nie zajeżdżał drogi Grzegorzowi, aby nie hamował jego. Bo taki układ, proszę Państwa, jest dla nas niezwykle korzystny. Teraz błąd. Minimalny błąd Tomasza Goloba, ale jego doświadczenie, jego mistrzowskie umiejętności jazdy na motocyklu. Momentalnie to wszystko skorygowane. No i mkną dwaj biało-czerwoni do mety. Takie obrazki chcielibyśmy w Grand Prix oglądać jak najczęściej. A za ich plecami mistrz świata Mark Loram. No i wielce obiecujący Szwed, który doskonale radził sobie w tegorocznej Grand Prix. Niklas Klingberg przywiezieni z tyłu. I już dziesiątki serpentyn lecą na tor. No miły to widok, Andrzej, musisz przyznać. No serce mi urosło, chociaż jednocześnie zamarło, kiedy Tomkowi przydarzyły się dwa takie poważne błędy na torze, ale Grzegorz wykazał się tutaj ogromnym refleksem i udało mu się po prostu nie uderzyć w motocykl Goloba. Ale później już było oczywiście wszystko dobrze. Teraz Tomasz przejeżdża obok nas z tą flagą, charakterystyczna runda zwycięzcy i strasznie się cieszy, tak jak i ten kibic, którego Państwo widzą i te tłumy Polaków na markecie. Popatrzmy, bo wspaniały start był Polaków, zobaczymy to w tej powtórce. Grzegorz Walasek trafia do bardzo trudnego wyścigu z Rickardsonem, Hamilem i Krampem. Natomiast Tomasz Golob, teoretycznie oczywiście, zakładamy, że będzie miał ten wyścig nieco łatwiejszy. Ryan Sullivan, Golob, Brchel i Adams. Ale powiedzmy od razu, że Grzesiek nie ma jeszcze strachu, bo nawet jeśli przegrałby z tymi tuzami, to jeszcze będzie miał jeden wyścig. A tutaj ten świetny start obu naszych zawodników i bardzo mądre zejście do krawężnika Grzesia Walaska.
Podoba mi się, jak ten chłopak myśli, jak wspaniale rozumie, co należy zrobić na torze. Troszkę szkoda, że Tomek się wcześniej nie obejrzał, bo przy wyjściu z jednego łuku, kiedy właściwie wcześniej zobaczył, że jedzie za nim, Walasek za mocno chyba przyciął, ale na szczęście nie wprowadziło to żadnego zamieszania. I proszę również popatrzeć, jaka wyraźna przewaga obu naszych jeźdźców. Teraz Tomasz Golob uśmiechnięty, zadowolony Zenon Plech przy nim. Zenon Plech, który jest tutaj postacią rozchwytywaną. Główny sponsor tych zawodów, tytularny sponsor, uczynił go niemalże swoją główną gwiazdą w kontaktach i z dziennikarzami, i z VIP-ami. Zenon Plech pozuje do zdjęć, rozdaje autografy. No, słowem, miejmy nadzieję, że będzie także dobrze radził Tomkowi. Jacek Filip, o którym już mówiliśmy, a więc główny tuner i mechanik Grzegorza Walaska, przyszedł skonsultować z Tomaszem Golobem obserwacje z tego, jak zachowywał się silnik, motocykl Grzegorza Walaska. Wszystko to cieszy, bo to wszystko, chodzi w tym o to, aby jak najlepiej jechali nasi w dalszej części zawodów, aby sobie wzajemnie nie utrudniali, a pomagali. Ja odniosłem przez chwilę nawet takie wrażenie, że motocykl Grzegorza był lepiej dopasowany do tego toru, że Grzegorz mógł jechać szybciej, ale z pełnym szacunkiem podążał śladem Tomka Goloba, który tak łapał tę przyciepność, odzyskiwał ją, a jak na to patrzycie tam w Warszawie? Halo studio. Już za chwilę pojedzie Piotr Protasiewicz. My możemy pomówić o tym biegu z udziałem Piotrka, tym pierwszym biegu, kiedy nasz zawodnik został wykluczony przez polskiego sędziego. Zobaczmy, jak to się odbyło na torze i proszę Was o komentarz. No cóż, Piotrek widocznie psychicznie, nerwowo nie wytrzymał, ale tu chyba było, nie miejmy złudzeń. Najwyraźniej było dotknięcie taśmy, także decyzja sędziego chyba jak najbardziej słuszna. No widzimy dokładnie. Rafał? Też nie ma żadnych wątpliwości. A czy jedyna możliwa decyzja, jaka mogła być. No. A pan Wojaczek mógł nie przerwać biegu i pozwolić, by bieg toczył się, jak się toczył, bo jednak zawodnicy pojechali, także Piotr. Ale dotknięcie taśmy. Myślę, że nie. Było dotknięcie taśmy i postąpił jak najbardziej słusznie, bieg powinien być przerwany. A potem mieliśmy już piękne emocje z udziałem Walaska i Goloba. Zaczęło się nam bardzo obiecująco. Tak, dobrze nasi koledzy zauważyli, że Grzesiu Walasek był chyba trochę szybszy nawet od Tomka. Nie wiemy, czy Tomek coś próbował jeszcze, czy jechał na maksimum, jechał na 100%, ale z tego, co było widać, Grzesiu jednak był dużo, dużo szybszy i być może asekurował jakby tą jazdę, żeby po prostu nie wypaść też z drugiego miejsca, ale też żeby nie doszło do jakiejś sytuacji konfliktowej, można powiedzieć, i Tomek dojechał na pierwszej pozycji. Myślę, że to się zmieni, przed nami kolejne wyścigi i Tomek na pewno po tym pierwszym biegu wyciągnie wnioski. A wspaniały start miał Grzegorz Walasek. Tak, ja optymistycznie właśnie chciałem powiedzieć to, że optymistycznie patrzę na dalsze starty Grześka. Po tym, co pokazał w tym wyścigu, oczywiście biorąc pod uwagę również jego poprzednie wyścigi, myślę, że dzisiaj będzie w stanie naprawdę zająć dobre miejsce. Wracamy do Pragi. Przed nami kolejne biegi. Jest już przed taśmą startową Piotr Protasiewicz. Jako pierwszy podjechał z zawodników, którzy będą teraz atakowali. A w zasadzie może nawet w tych wyścigach 15 i 16 bardziej chodzi o to, ażeby bronili tego pozostania w turnieju, bowiem jeszcze raz przypominamy, dwaj ostatni za moment, trzeci i czwarty zawodnik będą już oglądali resztę zawodów z tego nasypu tam przy Parku Maszyn. Rywalami Piotra Protasiewicza Rune Holta, Norweg, on pojedzie w kasku czerwonym. Todd Wiltshire, który tak dobrze wystartował, ale który zmagał się ze swoim słabnącym silnikiem. Australijczyk w kasku niebieskim. Piotr Protasiewicz wystartuje z pola trzeciego, biały kask. No i czwartym w tej stawce będzie Niklas Klingberg. Szwed miał najmniej czasu na przygotowanie się do ponownego startu. Zobaczymy, jak też poradził sobie, jak też jego menadżer Kelvin Tatum doradził mu, aby być może przeregulować nieco ten silnik. Nie powiodło się Klingbergowi, przyjechał w wyścigu 14 daleko z tyłu, między innymi za naszymi dwoma zawodnikami, no i dał się wyprzedzić jeszcze na dystansie Markowi Loramowi. Ciekaw jestem też, co pokaże wielki wojownik Rune Holta, który, no, pamiętają Państwo, to Wojens, jeszcze raz wrócę, nie odpuszcza. Najspokojniejszy na starcie wydaje się Piotr Protasiewicz. On pierwszy już znalazł sobie kolejne. Spokojnie czekał, aż wszyscy wygrzebią to, co ich zdaniem ma przynieść szczęście i powodzenie. No i teraz dojechał do taśmy i trzymajmy kciuki za spokój, refleks i wstrzelenie się
przycisk sędziego. Znowu długo trzymał sędzia. Trzeci ruszył ze startu Piotr. Nie ma miejsca, bo jest tam Holta i Piotr jest czwarty, ale rozpędzi się teraz mocno. Tyle, że wszyscy też jadą szybko. Na trzecie miejsce przechodzi Protasiewicz. Wyprzedza Runę Holtę, który tam nie może się troszkę złożyć do łuku, ale teraz tuż przed nosem Protasiewicza przejechał. No i mówiłem, to jest znakomity wojownik. Piotr bardzo wcześnie się złożył, mając nadzieję, że na wyjściu zrówna się z Norwegiem, ale nic nie wyszło. No i jedzie ostatni, a prowadzi w kasku żółtym. Kto? Niklas Klingberg. A więc szybko otrząsnął się Szwed po tym początkowym niepowodzeniu. Już w tej chwili jego silnik, jego zachowanie na starcie było diametralnie inne. Najszybciej ruszył ze startu, drugi jedzie Todd Wiltshire. No ale czy on zachowa jeszcze swoją szansę w tych zawodach? Czy Rune Holta? Teraz atak Holty. No i Wiltshire. Wszystko wygląda na to, że dwóch zawodników z Bydgoszczy, Todd Wiltshire i Piotr Protasiewicz, będzie żegnało się za moment z turniejem. Tak, już to uczynili. Niestety, wydawało się, że Piotr Protasiewicz jest dobrze dysponowany po tej części zawodów, w której eliminowaliśmy tych słabszych zawodników. Wydawało się, że może dosyć daleko zajechać w praskim turnieju, no ale wszystko dosyć szybko się skończyło. Myślę, że znowu nerwy dały znać o sobie, ta niepotrzebna taśma. No więc właśnie Piotr się znowu znalazł w takiej sytuacji podbramkowej, że już nie miał żadnego komfortu, że wiedział, że musi pojechać dobrze, a jednak start, jak powiedziałem, miał gdzieś tak jako trzeci chyba, jeżeli popatrzymy na powtórkę. No a potem Rune Holta właśnie znakomicie mu utrudnił wszelkie manewry na łuku. Piotr próbował zejść do wewnętrznej, nie udało się, bo był tam właśnie już Norweg, który miał bardzo szybki motocykl, bo objechał znowu, przecież przypomnijmy, Todda Wiltshire'a, który ponownie dobrze zaczął, ale dużo gorzej skończył. Dobrze zaczął, niebieski kask na prowadzeniu. Klingberg do środka, nie widzimy Piotra Protasiewicza. Teraz jest po tej zewnętrznej, ale wcześniej próbował mimo wszystko zejść do krawężnika. No próbował, ale nie było tam na tyle miejsca, aby mógł zmieścić tam swoje przednie koło i musiał z konieczności szukać swojej szansy na zewnętrznej. No widać było na tym ujęciu, że tam jest troszeczkę już wyboiście na tym pierwszym łuku, ale Niklas Klingberg znowu, proszę Państwa, oczywiście on jeszcze nie może być pewien awansu do półfinału, bo jeszcze będzie musiał startować w wyścigu 19, ale pojedzie z pierwszego pola startowego. Ta sztywna tabela biegów powoduje, że jednak mimo wszystko jedni są bardziej uprzywilejowani od drugich i tym razem Klingberg może mieć szczęście. Jeśli, powtarzam, będzie miał tak dobry start, który pozwoli mu na odjechanie rywalom. A kim oni będą, to dopiero po wyścigu 18 będziemy wiedzieli. Bieg 16, tutaj także trzeci i czwarty zawodnik żegna się już z turniejem. Kto nim będzie? To Todd Wiltshire. Niezadowolony. Przerwał Wiltshire swoją dobrą pasmę, swoje dobre pasmo w tym sezonie. Był, przypomnijmy, trzy razy przyjeżdżał na drugich pozycjach w finałach pocieszenia. Tak jest, no ale nic nie trwa wiecznie, jak widać. W kasku czerwonym Mikael Karlsson, w kasku niebieskim Mark Loram. Obok niego w białym pokrowcu na hełmie Carl Stonehewer, no i Nicky Pedersen. Można powiedzieć, że zawodnicy, którzy lubią i nie boją się walczyć, może najbardziej miękki, jeśli w ogóle mogę użyć takiego słowa, jest Mikael Karlsson, ale chyba będą to wielkie emocje. Karlsson też pokazuje często lwi pazur. Zobaczmy, Karlsson w czerwonym kasku dosyć dobrze wystartował, ale o dziwo Loram szybszy na dojeździe i Loram w tej chwili prowadzi, ale po zewnętrznej wyjdzie tam na wyjściu. Karlsson Hewer nie zostawił mu miejsca. Jego rodak Mark Loram, no i teraz już rozpoczął swój atak na drugą pozycję Nicky Pedersen. On po dosyć dobrym turnieju w jego wykonaniu w Berlinie w dwóch kolejnych występach wypadł znacznie słabiej, no i to dla niego teraz ostatnia szansa, aby jeszcze pozostać w turnieju. Dwa Anglicy na czele, no i Nicky Pedersen mocno tam pracuje, mocno wygina się na swoim motocyklu. Wykrakałeś jak gdyby może, Andrzej, tą słabszą postawę Mikaela Karlssona, bo on zamyka stawkę.
A my popatrzmy na Lorama. Przypomina mi się turniej ubiegłoroczny, gdzie Mark Loram zajął drugie miejsce i rozpoczął swoją wspinaczkę na żużlowy olimp. Wtedy był potwornie poobijany po którymś ze spotkań w lidze angielskiej. Cały pozawijany bandażami, ale mimo to wspaniale walczył, no i coraz lepiej poczyna sobie w dzisiejszym turnieju. Mark Loram zwycięża w wyścigu 16. Drugi jest jego rodak Carl Stonehewer, a poza turniejem w tej chwili są już Nicky Pedersen i Mikael Karlsson. Pedersen zdobył dzisiaj 6 punktów. Mikael Karlsson tyle samo co Piotr Protasiewicz, a więc 5 oczek. No i proszę Państwa, znamy już uczestników w połowie biegów 19 i 20, z których znowu dwóch ostatnich będzie odpadało, a pierwsi trafią do wyścigów półfinałowych. Klingberg i Stonehewer, bieg 19 i w wyścigu 20 Loram i Holta. Kto do nich dojdzie? No więc proszę Państwa, tabela jest tak ułożona, że ktokolwiek w wyścigu 17 i 18 odpadnie, to znaczy będzie trzeci lub czwarty, pojedzie właśnie z trzeciego lub czwartego pola startowego, które w zależności od klasy zawodnika jest albo bardzo dobre, albo trochę gorsze. Wierzymy, że przy dobrym starcie Grzesia Walarska teraz w wyścigu 17 to będzie szczęśliwe pole startowe, ale przypomnijmy, że rywale tacy, że aż mogą się kolana ugiąć, Rickardson, Hamill i Kramp. Nawet jeśli Hamill był w słabszej dyspozycji, to tutaj w Pradze znowu jakby się odradzał. Pedersen w żółtym kasku, widzą Państwo, tu próbował na wszelkie możliwe sposoby dojść do Stonehewera, ale się nie udało. Stonehewer zresztą spokojnie nie wdawał się w żadną przepychankę z Loramem, jechał po swoje i mądrze zrobił. Mówiłeś o przypuszczalnie uginających się kolanach Grzegorza Walaska, ale ja nie dramatyzowałbym może aż tak bardzo. Ja myślę, że to mnie się bardziej kolana uginają, bo Grzesiek pokazał, że się nikogo nie boi dzisiaj, pokazał, że się nikogo nie boi w poprzednim Grand Prix. No i teraz już jest jako pierwszy pod taśmą, odjeżdża i za chwilę będziemy trzymali ogromnie kciuki. Gdyby pokonał tych tuzów, to by była dopiero sensacja. Ja będę z uporem maniaka powracał do tej wspaniałej, najlepszej na świecie żużlowej szkoły jazdy. Grzegorz bardzo często praktykuje w lidze angielskiej. No i tam z Rickardsonem, Hamillem i Krampem spotyka się na co dzień. No, pozostaje teraz tylko pytanie, jak poradzić sobie z tymi nieco bardziej może doświadczonymi zawodnikami na arenie międzynarodowej z czwartego pola startowego Grzegorz Walaszek. Będzie miał po swojej lewej ręce najbliżej Jasona Krampa. Kramp zrobi wszystko teraz, żeby zmazać tą plamę. Widzieliśmy, jak był niezadowolony po tym, jak dał się wyprzedzić Sullivanowi. Billy Hamill, wspominaliśmy o tym, że się odradza. Dla niego to również bardzo prestiżowy bieg. Gdyby udało mu się teraz pokonać swoich wielkich rywali od wielu lat. No i Tony Rickardson. On znakomicie wystartował i jechał naprawdę bardzo, bardzo szybko w swoim pierwszym wyścigu. No i teraz na pewno ze swoim tunerem, Karlem Blumfeldem, dokonali już jakichś regulacji. Przed momentem widzieliśmy Tomasza Goloba w parkingu, a teraz już patrzymy. Rickardson, Hamill, Kramp i Walaszek. Doskonale wystartował Grzegorz Walaszek, ale nie ma się gdzie złożyć. Ścina do krawężnika. No i czy tam da radę? Nie, na razie jest trzeci i z tyłu stawki Jason Kramp. No on teraz odkręci na pewno bardzo mocno manetkę na tym drugim wirażu. Grzegorz Walaszek, mówiliśmy już, nawet jeśli przyjedzie trzeci lub czwarty, nie wypada jeszcze z turnieju, a znów najlepiej wystartował Tony Rickardson. On rozegrał ten pierwszy wiraż po swojemu. Drugi jest Billy Hamill, a więc to odradzanie się Jankesa chyba możemy uznać za fakt dokonany. Na pewno będzie Kenny Roberts zadowolony już po tym, czego dokonał Billy Hamill. No ale mówiliśmy o jego wspaniałej serii, o jego wspaniałej statystyce tutaj w Pradze. No i Hamill, wydaje mi się po tym, co widzę, że będzie jeździł jeszcze w tym turnieju dosyć długo, być może nawet do samego końca. Daleko z przodu Rickardson, za jego plecami Billy Hamill. Trzeci jest w tej chwili Jason Kramp. No i czwarty Grzegorz Walaszek, ale będzie miał jeszcze jedną swoją szansę, również do poprawki zmuszony będzie Jason Kramp.
Krampi pojedzie z Klingbergiem i Stonhuerem w wyścigu 19, a Grzegorz Walasek znów z czwartego pola pojedzie z Loramem i Rune Holtą. To czwarte pole już nie jest tak dobre, ale może dlatego, że przecież jeźdźcy w tym wyścigu byli znakomici. Grzegorz nie wystartował źle, ale jednak wszyscy pojechali równo niemalże ze startu. Podobało mi się to, że szukał tej szansy po wewnętrznej, że przymknął szybko gaz, wypuścił do przodu całą stawkę, ale okazało się jednak, że ten motocykl nie jest na tyle szybki i miejsca nie było aż tak dużo, żeby przy krawężniku się zmieścić. Natomiast Jason Crump ze swoją małą zębatką na razie musi, o proszę bardzo, jeszcze długo, długo dyskutować, a Jimmy Nielsen jest wyraźnie z niego niezadowolony. Ciekawe. Jimmy Nielsen ma zamiar stworzyć własny team, własny zespół. Być może właśnie Jason Crump miał być właśnie w tym teamie od sezonu 2002 i może właśnie dlatego Szwed tak poucza Australijczyka, bo jakiś mógłby mieć w tym inny interes. Tony Rickardson. No i Tony Rickardson, proszę Państwa, jest już w półfinale, podobnie jak Billy Hamill. Pewnie znowu będzie pierwsze pole startowe. Tak to już jest, że jeżeli człowiek załapie się do wyścigów 11 i 12, to potem właściwie cały czas może startować od krawężnika. Taki jest ten regulamin. Można by się zastanawiać, czy sprawiedliwy, czy nie. Chyba nie. No ale teraz znowu serce nam biją mocniej, bo Tomasz Golob dojeżdża do taśmy startowej. Wyścig 18, Ryan Sullivan w kasku czerwonym, Tomasz Golob w kasku niebieskim. Obok niego po prawej ręce trzecie pole startowe, biały kask. Idol tej niewielkiej części widowni, która legitymuje się czeskim paszportem, czyli Bohumil Brhel. No i przy bandzie Lee Adams. Może taki drobniutki rewanż Golob Adams za ten finał w Wojens. Tym razem to jednak Tomek jest w lepszej pozycji, bliżej krawężnika, a Adams musi mocno kombinować, co zrobić po starcie. Ale chyba zobaczymy po starcie Australijczyka, po tym jak wyjdzie spod taśmy, czy to czwarte pole jeszcze jest dobre, czy powoli przestaje takim być. Tomasz Golob spokojny. Podobnie jak chciałem powiedzieć Sullivan, ale on jednak właśnie odjechał. Cała reszta również, a prace ziemne uprawia Bohumil Brhel. 30 sekund, 29 zostało do startu. Podjeżdża Adams. Spokojne oczy, skupione. Jeszcze te ostatnie ruchy sprawdzające linki. Czy wszystko gra, czy nic tam nie haczy na przelocie. No i za chwilę ta widownia, być może, bardzo byśmy chcieli, znowu eksploduje radością. Pierwszy zawodnik z tego wyścigu będzie jechał z pierwszego pola startowego w drugim z półfinałów. To jest niezwykle ważne, o tym musi pamiętać Tomasz Golob, bo już wspominaliśmy o sytuacji z Wojens, gdzie źle rozegrał walkę już w samych półfinałach. Trzeba tutaj być naprawdę przez cały czas mocno skoncentrowanym. Dobrze ruszył Tomasz Golob, na pewno zamknie Sullivana. Jest najszybszy na starcie. Odjechał, czy nie za szeroko, Adams. Czy nie wciśnie się tam Adams. Wcisnął się jednak. Ale teraz Tomasz Golob, jak się zachowa? Czy będzie natychmiastowy kontratak? Tak, Tomasz Golob wychodzi. Nie wychodzi. Jednak na wyjściu szybszy był Lee Adams. Tomasz Golob, co teraz? Na pewno kotłuje się w jego głowie. Czy też pilnować bezpiecznej drugiej pozycji, czy też zaatakować jeszcze Australijczyka. Musi pamiętać, że za jego plecami rozpędza się mocno Ryan Sullivan. On na pewno zaraz skontroluje sytuację, obejrzy się na którymś z wirażów. Sullivan teraz szerzej niż Golob wyszedł z tego pierwszego wirażu. Dogonił nieco bydgoszczanina. No i jakie też będą rozstrzygnięcia na tym wirażu. Zamknął drzwi Sullivanowi. Nie mógł się Sullivan rozpędzić. Teraz pojechał bardzo blisko tylnego koła motocykla Tomasza Goloba. Przeszedł na wewnętrzną teraz Sullivan. Chciał zaatakować przy krawężniku. Teraz Tomasz Golob bardzo mądrze taktycznie zmusił Sullivana do tego, że nie wiedział, którą ścieżką ma pojechać, czy po wewnętrznej, czy po zewnętrznej. To był taki żużlowy zwód w cudzysłowie. I wygrał na tym Tomasz Golob, trzeci do mety przyjechał Ryan Sullivan. No a w tej stawce, gdzie już najpoważniejsi zawodnicy tego cyklu Grand Prix rozstrzygają ważne sprawy pomiędzy sobą, Bohumil Brhel nie liczył się w tej walce zupełnie. Co było widać podczas tego wyścigu, to to, że kiedy Tomasz Golob zaczął jechać po wewnętrznej części,
na wirażach, to jednak tracił dużo dystansu do Sullivana, że jego motocykl bardziej chyba jest jak zwykle zresztą dopasowany do jazdy po tej szerokiej, po orbicie, ale tu trzeba pochwalić Tomka, że kiedy zorientował się, iż właśnie rozpędzający się po szerokiej Sullivan dochodzi go, natychmiast przeszedł z małej właśnie na jazdę po zewnętrznej i po prostu zmusił Australijczyka, żeby jechał tym torem, którym on jedzie. A co oznaczało, że szans na odrobienie dystansu Sullivan już nie ma. No to, tutaj... co na pewno jest pocieszające, dobrze spisuje się silnik w motocyklu Tomasza Goloba na starcie. No tak, ale potem jednak Adams pokazał, że świetnie ma dopasowaną maszynę i te ataki no w swoim stylu Tomka Goloba nie przyniosły powodzenia. Tu musiał przymknąć gaz, bowiem Sullivan zorientował się doskonale. Adams. Przepraszam, Adams oczywiście zorientował się, skąd dochodzi ryk motocykla Tomasza Goloba. I teraz było to, przepraszam, takie charakterystyczne spojrzenie Tomka, taki rzut oka w bok. Zobaczył tam zapewne ten czerwony kask albo po prostu kierownicę motocykla rywala i natychmiast zmienił tor jazdy, którym podążał przez ostatnie okrążenie. No nie jest zadowolony i ja mu się nie dziwię, bo jednak znowu czegoś brakuje w tych silnikach na dystansie. Mówiłeś o tym przygotowaniu sprzętu, Piotrze. Myśmy chodzili w parkingu i obserwowali, czy na silnikach Tomasza Goloba są znowu te dwie magiczne literki HZ, Hans Zirk. Tym razem żadnej takiej nie dostrzegliśmy. Silniki były oznaczone G1, G2 oraz 3. I pytanie, czy rzeczywiście jeden z tych silników jest być może przygotowywanym egzemplarzem przez Hansa Zirka jeszcze na Berlin. Takie też były sugestie. W każdym razie widać, że Tomasz ciągle szuka tego optymalnego swojego silnika, ale to już nasi eksperci w studiu mówili, że Tomek jest takim typem zawodnika, który tak potrafi precyzyjnie operować manetką gazu, że taki prosty tuning to nie jest dla niego. Zanosi się jeszcze na kilkuminutową przerwę, bowiem aż trzy traktory w tej chwili wyrównują nawierzchnię toru na stadionie Marketa. Jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w boksie Tony'ego Richardsona. Tam narada Karl Blumfeld, ten kanadyjski tuner, który pracował z wieloma mistrzami świata. Popatrzmy, co też widać w oczach Tony'ego Richardsona. Być może powiedzą nam o tym nasi eksperci w studio, chociażby kolega klubowy Richardsona Mirosław Kowalik. Halo Warszawa. Mirek, co widać w oczach Tony'ego Richardsona? Jest spokojny i na razie widać, że jest bardzo dobrze przygotowany do zawodów i chyba ten korespondencyjny pojedynek z Tomaszem Golobem ma na razie lekko wygrywa. Nie wiem, czy wygrywa, natomiast wiem jedno, że on jest zawsze bardzo skoncentrowany. Do końca zawodów podejrzewam będzie ta sama mina, także trudno dojrzeć w jego oczach coś innego jak tylko ambicja, koncentracja. Wiemy już, że w 21 biegu, w pierwszym biegu półfinałowym dojdzie do pojedynku Tomasza Goloba z Tonym Richardsonem. Rafał. Myślę, że Tony jest tak przygotowany dzisiaj, że od startu będzie starał się wysforować się na czoło stawki i myślę, że mu się to uda. Jednak jest szybszy od Tomka i Tomek jeszcze cały czas widzieliśmy nawet przez chwilę w parkingu. Cały czas jest, jeszcze nie jest chyba pewien tego, co by miało być, co by chciał, oczekiwał od sprzętu. Także coś jeszcze szuka. Richardson zupełnie inna sytuacja, spokojny, skoncentrowany, tak jak powiedział. Już nic nie musi. Chyba myśli tylko nad tym, jak wygrywać jeszcze z większym dystansem, także Tomek myśli jeszcze, jak wygrywać w ogóle, także to jeszcze jakaś tam różnica jest. Myślę, że będzie wszystko ok, bądźmy dobrej myśli. Zanim zobaczymy biegi półfinałowe, to jeszcze biegi ostatniej szansy, między innymi bieg ostatniej szansy dla Grzegorza Walaska. Spójrzmy, taki jest układ biegu 19 i biegu 20. Grzegorz Walasek pojedzie z czwartego pola, mając za rywali Marka Lorama, Rune Holte i Ryana Sullivana. Jakie daje się pole, szanse w tym biegu? Czwarte pole już tak nie jest chyba najbardziej korzystne. No ale być może Grzesiu nas zaskoczy bardzo dobrym startem. Być może Mark Loram, który pojedzie z pierwszego pola, będzie starał się wywieźć pozostałą trójkę i Grzesiu na tym skorzysta, przycinając krawężnik. To jest jedna z wielu opcji, którą można przyjąć, także no myślę, że Grzesiu wie najlepiej, co zrobić. Jak widzimy, żużlowcy wracają już na tor. Przed nami pierwszy z biegów ostatniej szansy. Masz rację, Tomek, przed nami wyścig
numer 19, Niklas Klingberg, Carlston Hewer, Jason Kramp i Bohumil Brchel będą walczyli o awans do tej najważniejszej już fazy zawodów, do półfinałów. Mówili nasi eksperci w studio o tym, że czwarte pole jak gdyby coraz mniej skuteczne, jak gdyby coraz słabiej spisują się zawodnicy startujący stamtąd, chociaż wyścig 18 nie potwierdzałby tego. Lee Adams poradził sobie, chociaż było to dopiero po walce na wyjściu z pierwszego wirażu i na przeciwległej prostej. Ale w wyścigu 11 Stone Hewer czwarty, potem Piotr Protasiewicz taśma, Pedersen czwarty, Loram trzeci, Balasek czwarty, no i tylko Adams pierwszy oraz jeszcze wcześniej w wyścigu 15 Klingberg wygrał, a Pedersen w następnym był trzeci, więc rzeczywiście troszkę traci to pole na skuteczności. Będziemy mogli coś więcej być może powiedzieć o szansach startowych w wyścigu 20 Grzegorza Walaska po tym, jak też zaprezentuje się w biegu 19, który obejrzymy teraz, miejscowy zawodnik Bohumil Brchel. Długo przygotowują się do tego startu. Spokojny Niklas Klingberg na pierwszym polu startowym. No i myślę, że spore emocje teraz będą towarzyszyły temu występowi Jasona Krampa. On tak dobrze zaprezentował się w dwóch ostatnich turniejach. Dwa razy był drugi. No i byłaby to spora niespodzianka, gdyby Krampowi nie udało się awansować dzisiaj do półfinału. No ale któż jest w stanie tego dokonać? Czy solidny Klingberg, czy nieobliczalny momentami Stone Hewer, czy też może wzniesie się na wyżyny umiejętności Bohumil Brchel, ale nie. Atomowy stat Krampa, ale ma jednak problemy. Stone Hewer prowadzi, Jason Kramp tam po zewnętrznej jadąc wyszedł na drugie miejsce, no ale Klingberg będzie jeszcze na pewno atakował. On tak łatwo nie odpuści, bo Bohumil Brchel, dodajmy z kronikarskiego obowiązku, zdefektował jego motocykl na starcie, on już nie jedzie. Natomiast Jason Kramp mocno się tam uwija, atakując Sullivana, ale przepraszam, nie Sullivana, Stone Hewera. Teraz pojechał na drugim wirażu, bardzo mądrze Stone Hewer wyczuł atak po wewnętrznej, przyblokował Australijczyka, no i w dalszym ciągu Anglik prowadzi. No i chyba będzie to najlepszy występ jak dotychczas Stone Hewera w tegorocznej rozgrywce. Obejrzał się teraz Jason Kramp, patrzy gdzie jest Klingberg, ale Szwed, jak widzę, nie zmniejsza tego dystansu do Jasona Krampa, a więc nie zanosi się tu chyba na jakieś zmiany, ale pamiętajmy, że przed nami jeszcze jedno okrążenie. Tutaj w Grand Prix często na ostatnim okrążeniu zapadają... Ja nie wiem, czy sędzia się nie pomylił, bo aż Kramp się spojrzał, kibice chyba także patrzą, bo według nich to jest piąte okrążenie. Chyba już cztery okrążenia przejechali, no i zobaczymy, co teraz się stanie. Znaczy nic się nie stanie, bo jeśli jadą piąte, to sędzia i tak zaliczy kolejność czwartego. I taka... Ale zdaje się, że zagapił się bardzo kierownik startu. Kolejność na ostatnim, tym dodatkowym okrążeniu na pewno się nie zmieniła, więc zwyciężył Carlston Hewer. Drugi Jason Kramp, trzeci na metę przyjechał Niklas Klingberg. No i on tym razem nie zakwalifikuje się do fazy półfinałowej, natomiast Bohumil Brchel bardzo szybko pogrzebał swoje szanse. Jego silnik nie wytrzymał tych wysokich obrotów na starcie. Defekt Brchela i on żegna się z turniejem z 7 punktami. 8 punktów dopiszemy w klasyfikacji Niklasowi Klingbergowi. Wielka radość grupy angielskich fanów, którzy zasiadają tutaj pod naszymi stanowiskami komentatorskimi. Dziesiątki trąbek, wielkie angielskie flagi. No i popatrzmy na powtórki. No więc właśnie, został Bo Brchel na starcie. Tutaj Krampi został zmuszony do walki. On myślę, że jest tutaj bardzo zaskoczony tym, co się dzieje. Widać nadmierną nerwowość. Na treningu był wyluzowany, spokojny, roześmiany, dowcipkujący. A tutaj nagle maszyna nie ciągnie tak, jak wyobrażał to sobie Australijczyk. Na starcie chciał postraszyć Marka Wojaczka. Tak tupnął nogą, pochylił się, tak jakby właśnie chciał wymusić, żeby w tym momencie sędzia ruszył do startu. Teraz kierownik startu został obrzucony chyba jakimś jabłkiem.
zdaniem natychmiast zadzwonił ze skargą do sędziego, ale wydaje mi się, że naprawdę popełnił błąd. Tam Kramp zaskoczony, przecież mijając linię startu na czwartym okrążeniu, spojrzał w bok. No ale powtarzam, tak czy inaczej sędzia w takich przypadkach zalicza kolejność po czterech okrążeniach. Na szczęście ona się nie zmieniła, więc nie ma żadnych okazji do protestów. Miejmy nadzieję, że ta pomyłka już nie nastąpi w wyścigu 20, bo przecież tutaj Grzegorz Walasek. Na pierwszym polu startowym, kto wie, czy nie najgroźniejszy rywal Mark Loran. Obok kask niebieski Rune Holta. Także szybki motocykl, ogromna wola walki. W kasku białym Ryan Sullivan. Też przecież nieźle się dziś spisujący. No i Grzegorz. Czy uda mu się wyjść spod taśmy szybciej niż rywalom? To może być kluczowy moment, bo większość jeźdźców bardzo mocno schodzi do krawężnika gdzieś na drugiej połowie pierwszego łuku, dopiero potem dając się wynieść motocyklom na zewnętrzną. A jeśli tak, to nie będzie tam miejsca dla Grzegorza. Stoney Carr, Stonehewer zmęczony, ale szczęśliwy i trudno mu się, proszę Państwa, przecież dziwić. Kramp trafi do półfinału z Adamsem i Hamilem. Tomasz Golob będzie miał za rywali Rickardsona i Stonehewera oraz kogo jeszcze, to będziemy wiedzieli po tym wyścigu. Będzie to drugi zawodnik biegu 20. Grzegorz Walasek, tu na pierwszym planie, w żółtym kasku. No i Holta! Ależ się pomieszało na tym starcie. Nie wiem, czy pan Wojaczek nie powinien tego powtórzyć. W tej chwili Grzesiek jest drugi. Jest drugi. Jest drugi. Tam Holte ciągnęło potwornie w taśmę. Pan Wojaczek wyczekał, aż motocykl Norwega stanął. No i teraz, ach, jak się rozpędza Rune Holta. Już wyprzedził Marka Lorama. Mark Loram gdzieś tam znów jazda po bandzie, ale tym razem nie było spektakularnego dzwonu, spektakularnej kraksy. No troszkę się boję, bo Holta się straszliwie rozpędza. Jest bliziutko za Grzegorzem, teraz się wreszcie obejrzał Polak. No i musi wiedzieć jak jechać. Wyrzucił się na zewnętrzną, teraz bliżej krawężnika, bo Holta już tam czyha na każdy błąd. A prowadzi Ryan Sullivan. No i jeśli Grzesiek dojedzie na drugim miejscu, to będzie znowu współpracował, miejmy nadzieję, z Tomaszem Golobem. Sullivan pierwszy przy bandzie szeroko, tam gdzie przyczepnie. Grzegorz raczej bliżej, tak żeby kontrolować całą szerokość wirażu i w razie czego skontrować. No i flagi biało-czerwone w górze, ostatnia prosta, Grzegorz Walasek. Troszkę się rozprężył, aż mi serce zamarło, ale nie przymknął gazu. Grzegorz Walasek znów w półfinale Grand Prix. Świetnie, świetnie było w Cardiff, teraz może być jeszcze lepiej. Ryan Sullivan pierwszy trafi do półfinału numer 2 i Grzegorz Walasek po prawej ręce Tomasza Goloba, czyli przy bandzie stanie w pierwszym półfinale wyścigu 21. A Ryan Sullivan cieszy się, bo ciągle zachowuje szansę nawet przecież na finał A. A tak, cieszą się kibice z całej Polski. Gostyń, Leszno, Bydgoszcz, Gdańsk, Słupsk. Proszę Państwa, nie nadążyłbym tu z wymienianiem tych transparentów, których pełno na płotach, na bandzie. To jest polskie Grand Prix. Tu właściwie nikogo więcej nie ma albo ich prawie nie słychać. Oczywiście wtedy, kiedy Tony Rickardson zwycięża, uaktywniają się Szwedzi z pomalowanymi twarzami, z hełmami wikingów. Popatrzmy. O, Rune Holta. Na szczęście taśmy nie dotknął. No i sędzia nie czekał dłużej. Pozwolił, aby motocykl się zatrzymał. No i co miał zrobić? Puścił taśmę. Chyba nic innego nie mógł zrobić. Czy nasi eksperci też tak to widzą? A popatrzmy na Grzegorza. Pięknie tutaj wyprzedził Lorama i nie brutalnie, ale właśnie w bardzo elegancki sposób nie pozostawił złudzeń mistrzowi świata, który, tak jak mówił Piotr Olkowicz, będzie chyba miał już długo kompleks Grzegorza Walaska. Popatrzył się co prawda Loram na swój silnik i teraz nie mógł się za bardzo złożyć. Być może rzeczywiście coś mu tam przerywało. Mało znowu nie wpadł na bandę. W tumanach kurzu pojechał już pożegnać się po prostu z turniejem. Mark Loram znów nie będzie w półfinale. Szczerze mu współczujemy. A zdenerwowany Ryan Sullivan.
Proszę Państwa, znamy już obsadę półfinałów, a więc czas dla naszych ekspertów, czas dla studia w Warszawie, aby powiedzieli właśnie i może poprognozowali trochę, co dalej będzie w Pradze. W pierwszym półfinale pojadą Richardson, Golob, Stonehewer i Grzegorz Walasek, w drugim Adams, Hemil, Kramp i Sullivan. Popatrzmy, obejrzyjmy ostatni bieg, który mieliśmy okazję oglądać, bieg 20 z udziałem Grzegorza Walaska. Bardzo ciekawie działo się na starcie, gdy Rune Holta wykonał taki bardzo ekwilibrystyczny manewr. Co powinien zrobić sędzia w takiej sytuacji? Czy to, co zrobił? To, co zrobił. Nic innego nie mógł w tej sytuacji zrobić i myślę, że postąpił jak najbardziej słusznie, ponieważ nie mógł dłużej czekać. O, mamy tę sytuację. Rune Holta nie wytrzymał dosyć. Próbował być może ukraść start, być może był to jakiś problem ze sprzętem, ze sprzęgłem generalnie. I po prostu wciągało go w taśmę i chwała mu jeszcze za to, że zdążył opanować motocykl, który nie wjechał na taśmę i jeszcze próbował walczyć. O, widzimy tutaj lekko Holta wyprzedzając Lorama, nadstawił mu tylne koło i Loram zagubił się już zupełnie. A potem Grzegorz Walasek do końca musiał uważać na szarżującego. Tak, Grzegorz myślę, że nie był w zasięgu Holty, ponieważ jechał bardzo rozważnie, rozsądnie i w sumie ścieżką, która dawała mu gwarancję, że Holta mu po prostu w tej sytuacji nic nie zrobi. To możemy sobie teraz poprognozować, co będzie się działo w półfinale. Jak oceniasz, Mirek, szansę Grzegorza Walaska i Tomasza Goloba w walce z Richardsonem i Stonehewerem? Cóż, więc może najpierw o Grześku. Ja mówiąc, że dzisiaj Grzesiek może zrobić dobry wynik, po tym jak spojrzawszy w program, gdzie jechał z czwartego toru z taką stawką zawodników, trochę bym jakby nie pewien tego, co powiedziałem. Natomiast no, sprawił tutaj bardzo miłą niespodziankę. Zakwalifikował się do półfinału. Myślę, że w następnym z wyścigów również z czwartego toru, no nie chciałbym zapeszać, ale jestem dobrej myśli. Natomiast co do Tomka, mam nadzieję, że będzie potrafił swój atomowy start wykorzystać i założyć Richardsona. Kilka słów o tym zawodniku, który sprawił taką miłą niespodziankę na torze Marketa w ubiegłym sezonie. Todd Wiltshire, Australijczyk, pożegnał się z zawodami po dwóch biegach. Zaskakująco, bo prowadził i w jednym, i w drugim. I co to było? Braki kondycyjne czy sprzętowe? Zastanawiamy się też. I z jednej strony na pewno błąd, który popełniał przez większość dystansu, to taki, że jechał chyba, tak uważamy, niezbyt optymalną, niezbyt dobrą ścieżką i po prostu zawodnicy go mijali. Druga możliwość jest taka, że coś się działo ze sprzętem, który z kółka na kółko po prostu jechał coraz wolniej i być może to też było przyczyną tego, że Witsil odpada. W zeszłym roku w Pradze jeździł bardzo dobrze, to prawda. Mirek, kiedy w jednym z pierwszych biegów defekt miał Peter Karlsson, defekt spadł mu łańcuch, zwróciłeś uwagę na to, że powiedziałeś, to nie będzie taki jedyny defekt w tych zawodach i stało się, bo tak. Brchel miał podobne dokładnie, my problemy. W zasadzie w 100% nie mamy pewności, co się wydarzyło, natomiast wygląda na to, że to były pęknięte przednie łańcuchy i wiele takich defektów zdarza się w polskiej lidze, ja sam doświadczyłem również tego. Jakaś partia łańcuchów wyszła chyba wadliwa i wielu zawodników skarży się właśnie na ten problem i skarżyć się jeszcze będzie, bo te nowe łańcuchy no, notorycznie pękają. Ja osobiście startuję na starych, w miarę wyszukanych jeszcze dobrych łańcuchach i mam nadzieję, że ustrzegę się kolejnego takiego defektu. Panowie, wracamy do Pragi. Przed nami pierwszy bieg półfinałowy, bieg dla nas szalenie ważny. Dwóch Polaków. Tony Richardson na ekranie w kasku czerwonym. Obok niego Tomasz Golob, a więc bezpośredni pojedynek tych dwóch wielkich zawodników. Oto Polak, kask niebieski. W białym pojedzie Carl Stonehewer, no i w żółtym Grzegorz Walasek. Grzesiek, cóż, da radę dobrze wystartować, ale czy piorunujący start Richardsona, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, znajdzie odpowiedź, znajdzie ripostę ze strony Tomka Goloba? Tomek wie, że powinien wystartować tak samo szybko jak Tony, bo potem już nie ma szans praktycznie przy tak szybkich motocyklach Szweda. Wtedy, jeśli zamknie go przy krawężniku, może się ciągle bronić. A że umie się bronić, to pokazał chociażby w Wojens, poza tym jednym nieszczęsnym przypadkiem, kiedy właśnie puścił Richardsona, jakby no, nie do końca zgadując tor jazdy Szweda. Grzegorz Walasek jeszcze długo tam celebrował wyjazd na tor.
Rickardson już jest pierwszy, już jest w tej kolejnie i znowu z tego pierwszego pola startowego. To jest po raz enty wracam dzisiaj do regulaminu, ale dyskutowaliśmy o tym w dość szerokim gronie i wszyscy mówią, no trzeba coś z tym fantem zrobić, bo to jest taka nudna melodyjka. Trzeba przyjechać albo pierwszy lub drugi w jakimś Grand Prix, albo siódmy i ósmy i wtedy ma się bajkowo w następnej odsłonie Mistrzostw Świata. No cóż, na razie na pewno to nie zostanie zmienione. Rickardson, kask czerwony, Tomasz Golob, kask niebieski, Carlston Hewer w kasku białym i Grzegorz Walasek w kasku żółtym. Ja byłem przed chwilą w parkingu, próbowałem porozmawiać z którymś z naszych reprezentantów. Tomasz Golob bardzo skupiony, grzecznie nam odmówił. Grzegorz Walasek po poprzednim biegu tylko się przeżegnał. I Rickardson już w tej chwili. Ale Tomek próbuje. Nie wychodzi Stone Hewer po wewnętrznej na drugim miejscu. Polacy z tyłu, teraz Tomasz Golob, szaleńczy atak. Po zewnętrznej, pełny gaz, pełna otwarta przepustnica. Będzie drugi, jest drugi przed Stone Hewerem. Grzegorz Walasek na razie na miejscu czwartym. Teraz musi uważać Tomek, bo Stoney jedzie po wewnętrznej jak po sznurku. No ale to drugie miejsce, to jest awans do finału. Teraz Walasek gdzieś tam się zakopał, ale już tuż jest za plecami Stone Hewera. No cóż, ale tylko dwa pierwsze miejsca dają awans do głównego finału. Walaskowi zatem pozostanie walka w finale pocieszenia, ale to przecież także bardzo dobry rezultat. Rickardson spokojnie, pewnie po swoje, chociaż teraz zbliżył się do niego Tomasz Golob. No ciekawe, czy Rickardson też już tak się zrelaksuje. Defekt Stone Hewera. On będzie czwarty, ale to nie zmienia sytuacji, że Walasek pojedzie w finale pocieszenia, a Tomasz Golob przegrywa po raz pierwszy, może po raz ostatni dzisiaj z Rickardsonem. Dojeżdżali do tego pierwszego łuku prawie równo, prawie ramię w ramię, ale Rickardson był oczywiście w korzystniejszej sytuacji. Teraz podają sobie ręce na temat wzajemnego stosunku tych dwóch zawodników. Krążą legendy, ale sądzę, że on jest coraz bardziej takim normalnym stosunkiem między dwoma rywalizującymi, między ze sobą znakomitymi zawodnikami i żadnych podtekstów tutaj szukać nie trzeba. Popatrzmy na powtórki. One będą na pewno niezwykle interesujące. To potwierdzenie rezultatów pierwszego półfinału. Grzegorz Walasek i Carlston Hewer idą do finału pocieszenia. Tony Rickardson i Tomasz Golob będą w wielkim finale. No i znów Tomasz Golob będzie wybierał pole startowe w tym wielkim finale. Trzeci bądź też ostatni. Wszystko to zależy od wyniku losowania monetą. Popatrzmy. Tomasz Golob oczywiście w kasku niebieskim, Rickardson po prawej stronie ekranu w kasku czerwonym. Tutaj w dosyć dobrej sytuacji znalazł się przez moment Carlston Hewer i to on jechał na drugim miejscu. Proszę, jakie problemy tu miał Rickardson. Była przez ułamek sekundy szansa, że gdyby Tomasz Golob nie jechał przy bandzie, a wskoczył na wewnętrzną, być może mógłby próbować, rozpędzając się mocno, wjechać pod lewy łokieć Rickardsona w drugim wirażu. Ale myślę, no, że ale Rickardson go tak umiejętnie zepchnął na zewnętrzną, a Tomek cały czas na maksymalnie odkręconej przepustnicy jechał, że nie był w stanie przeciwdziałać tej sile odśrodkowej, która właściwie wyrzuciła go na taki, a nie inny tor jazdy. Dobrze, że miał właśnie tak szybki motocykl, że zdołał po zewnętrznej objechać Stone Hewera. Znów zadowolenie rysujące się na twarzach członków teamu Rickardson Racing. Tony Rickardson, wszystko wskazuje na to, że jeśli szczęście będzie mu sprzyjało, a szczęście podobno sprzyja lepszym, może znów jako pierwszy wybierać pole startowe w wielkim finale. No ale teraz druga eliminacja tych najlepszych. Lee Adams będzie jechał w kasku czerwonym. W kasku niebieskim pojedzie Billy Hamill. Nastąpiło to przełamanie, o którym już mówiliśmy. W kasku białym pojedzie w tym półfinale prawdopodobnie Ryan Sullivan i w kasku żółtym Jason Crump, a więc koalicja australijska w tej chwili przeciwko samotnemu kowbojowi. No właśnie, Australia, kolonia karna Imperium Brytyjskiego, Ameryka, tam też Anglicy mieli coś do powiedzenia, ale tylko do czasu. Kiedyś to były eliminacje Commonwealthu, taka strefa przecież była w żużlowym świecie promowana, teraz już jest inaczej. No i teraz szanse dojechania do Grand Prix. Mimo wszystko ci, którzy jeżdżą w tak zwanym finale interkontynentalnym, mają większe, bo jest 6 miejsc. Ale w przyszłym roku to, jak już Piotr mówił, wszystko wywraca się do góry nogami. I podziały geograficzne znikną. Tak jest, 64 zawodników,
i oni będą walczyli. Uwaga! Adams, Hamill, Sullivan i Kramp najbliżej ogrodzenia. Dobry start Bilego Hamilla. Dobry start Hamilla. Wyrzucił teraz, wyrzucił Krampa. Zabraknie miejsca dla Australijczyka przy bandzie. Spada na trzecią, a nawet czwartą pozycję. Lee Adams, który zanosiło się na to, że będzie tutaj dyktował warunki po pierwszym wirażu, ale w międzyczasie Jason Kramp wyprzedził już Bilego Hamilla, a więc zapowiada nam się taki finał. Richardson, Golob, Kramp i Hamill. Skąd my to znamy, można zapytać. Podobnie było, bardzo podobnie było 3 tygodnie temu w Wojen, z tym, że tam był Niklas Klingberg. Tym razem ma szansę zastąpić go Hamill, jeśli nic się nie zmieni w tym wyścigu. Większe szanse na pomieszanie szyków ma tutaj Lee Adams. On przecież jechał w wielkim finale w Wojens. No ale Billy Hamill jedzie szybko i skutecznie się broni. Nie traci dystansu do Jasona Krampa, a ten wydaje się już niezagrożony na prowadzeniu. Kiedy byłem w parku maszyn przed momentem, podszedł Jimmy Nielsen do Jasona Krampa. Zapytał, no i jak? A Jason powiedział, no jest już coraz lepiej. A więc wygląda na to, że nie składał fałszywych oświadczeń Jimmy'emu Nielsenowi, bo zwyciężył w bardzo dobrym stylu. I proszę, jak się teraz cieszy Jason Krapp. Wielka, wielka naprawdę radość. Trzeci kolejny z rzędu awans do wielkiego finału Australijczyka. No i tu mogą Państwo zobaczyć, jakie cuda może zrobić dobry tuning, dobre dopasowanie motocykla. Przecież Kramp był tak wolny w swoich pierwszych wyścigach, a to, co pokazał tutaj, to było to, co oglądaliśmy w poprzednich Grand Prix, kiedy Kramp był jednym z najszybszych jeźdźców. No i tylko należy bić brawo Australijczykowi i z wielkim drżeniem serca chyba oczekiwać na to, jak z tymi piekielnie szybkimi motocyklami Richardsona i Krampa poradzi sobie Tomasz Golob. Billy Hamill w akcji na pierwszym wirażu. Proszę, jak tutaj było ciasno pomiędzy Hamillem a Krampem. Wyrzucony tutaj Kramp. No, ale no złapał tę przyczepność i poszedł. Ale w tym momencie prowadził jeszcze Lee Adams w tym wyścigu. Teraz nie widzimy go na ekranie. Teraz pojawiło nam się jego tylne koło. No i przemknęli po jego prawej stronie jak dwie błyskawice. Najpierw Billy Hamill, a później Jason Kramp. Nie udało się powtórzyć sympatycznemu Adamsowi tego sukcesu sprzed 3 tygodni, gdzie był w wielkim finale. Teraz wymiana zdań pomiędzy dwoma najlepszymi zawodnikami ubiegłego sezonu. Mark Loram i Billy Hamill. No i mówiliśmy wiele na początku naszej transmisji o wspaniałej serii Hamilla w Pradze. Dzisiaj będzie kontynuacja tej serii. A po tych gestykulacjach Marka Lorama zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem Loram jakby nie kibicuje w tym momencie jednak Hamillowi, bo wydawało się, że no miał mu troszeczkę za złe, że nie zdołał uchronić się przed atakiem Krampa i chyba jego sympatia była po stronie współtowarzysza czy sąsiada z parkingu. Chyba jeszcze chwila oczekiwania przed nami, zanim obejrzymy stawkę zawodników w finale pocieszenia. 3 traktory znowu na torze, a więc być może jest to okazja na garść refleksji naszych ekspertów. Halo Warszawa. Tomasz Golob pojedzie w finale głównym. W tym swoim biegu półfinałowym z Tonym Richardsonem zwracaliście uwagę, oglądając zwłaszcza powtórki, jak mało zabrakło Polakowi, by jednak wyprzedzić, założyć się na Szweda i wyprzedzić go w tym pierwszym wirażu. Tak, rzeczywiście. Start był bardzo dobry. Ale później troszeczkę chyba zabrakło na tej zewnętrznej części drogi, gdzie Tomek jechał trochę przyczepności i myślę, że to był największy problem Tomka. Największy problem? Okazuje się, że tor nie był wystarczająco przyczepny. Ja wprawdzie zamarłem, kiedy zobaczyłem, że Tomek jedzie tak bardzo szeroko na drugim łuku. Myślałem, że nie będzie w stanie wysforować się na drugą pozycję, jednak całe szczęście tą drugą pozycję wywalczył sobie, utrzymał ją do końca. Co prawda nie jest taki szybki jak Richardson, ale miejmy nadzieję, że w tym biegu finałowym w końcu się szczęście do niego uśmiechnie, że będzie lepszy. Rywali Tomasz Golob będzie miał w tym finale bardzo silnych. I Jason Kramp, i Billy Hamill, i przede wszystkim Tony Richardson wyglądają dzisiaj bardzo dobrze. Są świetnie przygotowani do tych zawodów. Tak, przewidzieliśmy chyba przed całą imprezą mniej więcej 3 z tych zawodników, bo i Richardson, i Golob, i Kramp byli wymieniani jako faworyci do zwycięstwa, czy przynajmniej do finału.
I wskoczył na czwarte miejsce Hamie. Chyba to być może w pewnym stopniu niespodzianka, ponieważ ostatnie występy Hamila nie napawały optymizmu. Ale to jest Praga, on tutaj jeździ. A tu jest świetnie. Jednak jego tor. Tony Rickardson na pierwszym miejscu. Teraz wypada sobie tylko Mirek życzyć przed finałem, by Tony Rickardson nie zajął pierwszego miejsca, był jak najdalej od podium, bo też mniej tych punktów Grand Prix. Przypomnijmy, 25, 20, 18 i 16 oczek jest do rozdania pomiędzy tych czterech żużlowców. A Tomasz Golob ma 7 punktów straty do Rickardsona. Ja boję się jeszcze jednej rzeczy, że Tomek będzie wybierał jako trzeci, czwarty. I no, życzyłbym sobie, z Tomkowi bym życzył właśnie tego, żeby się szczęście do niego uśmiechnęło, żeby tą monetą rzucił na tyle, żeby mógł chociaż wybierać jako trzeci, nie czwarty, ponieważ podejrzewam, że jeżeli będzie wybierał jako czwarty, zostanie mu czwarte pole. Nikt tego pola chyba nie z własnej woli nie będzie chciał startować. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie miał więcej szczęścia. Pobawimy się trochę. Jaka będzie kolejność finału? Kto będzie pierwszy, kto właśnie, drugi, żeby kto trzeci, kto czwarty? I dla nas, i dla emocji, które przed nami jeszcze w kolejnych cyklach, w kolejnych turniejach, żeby Tomek Golob wygrał i Rickardson był jak najdalej, ale myślę, z tego co widać, to Tony Rickardson jest bardzo dobrze przygotowany. W ostatnim biegu również bardzo dobrze pojechał Jason Crump i myślę, że tych dwóch zawodników trzeba się najbardziej obawiać, a i Hamil też nie jest wolny, także... Czyli jak? Kto pierwszy? Kto myślę, drugi, że jednak Rickardson, Crump i Tomek Golo w tej kolejności. No, być może druga pozycja się zmienia, ale liczę, że Rickardson jest zbyt szybki dzisiaj, żeby przegrać z kimkolwiek. Mirek? Z racji tego, że moje typy się przeważnie nie sprawdzają, a dzisiaj musi być odwrotnie, więc stawiam na Tomka, musi w końcu to wygrać. I dalej to w zasadzie niech biją się pozostałe miejsca. Panowie, wracamy do Pragi i możemy tylko żałować, że to bardzo, bardzo ważne losowanie monet nie jest transmitowane przez telewizję. Wracajmy do Pragi. No a my wam możemy powiedzieć, że to nie jest moneta tym razem, tylko jest to wyciąganie kota z worka, czyli po prostu losowanie kul, których jedna jest biała. I ta biała kula oznacza chyba nie najlepiej, ponieważ Tomasz Golob wyciągnął właśnie tę białą kulę i tak sobie zaklął pod nosem i wściekły odszedł. Oby nie oznaczało to, że jako czwarty i ostatni będzie wybierał pole, czyli stanie się to, czego nasi koledzy w studio się troszkę obawiali. Natomiast mamy już skład tego finału pocieszenia. W czerwonym kasku pojedzie Ryan Sullivan, w niebieskim Grzegorz Walasek, potem Stonehewer, który wyciągnął tę białą kulę i później Adams. Ale ta biała kula według nas nie oznaczała wcale białego koloru kasku, tylko po prostu jakieś pole startowe. No zobaczymy, czy Tomek pojedzie z trzeciego, bo to losowanie, to co się dzieje tutaj przed taśmą, to czasem jest, tak bywało za Ole Olsena, już tylko takim teatrem dla telewizji, ale tak się dzieje zazwyczaj, kiedy pada deszcz, kiedy trzeba to zrobić szybko. Tutaj pogoda jest piękna, odpukać nie pada, zresztą niebo, co prawda przysłonięte blaskiem reflektorów, nie wygląda na takie, które groziłoby naturalnym zroszeniem toru. Kalendarz żużlowy rozprowadzany także w Polsce, to jest polskie wydawnictwo w Bydgoszczy w środę. Rzeczywiście krążyli z tym sprzedawcy, no i Polacy czekają najpierw na dobry występ Grzesia Walaska. Drugie pole startowe, ale w ostatnich wyścigach drugie pole to tylko 14% szans na zwycięstwo. Najwięcej tych gwarancji dawała pierwsza bramka, pierwsze pole startowe. Także dobre było czwarte, z tej statystyki wynikało. No i Grzesiek będzie musiał udowodnić, że statystykę można zmieniać. Dodajmy jeszcze może, Andrzej, bo mówiliśmy kilkakrotnie o środowych zawodach w Bydgoszczy. To był oczywiście finał indywidualnych Mistrzostw Polski. No i tam ważna, dosyć ważna zmiana. Otóż Tomasz Golob po kilku latach posuchy, ostatni raz był mistrzem Polski w 1995 roku, odzyskał w końcu tytuł, który przez ostatnie lata wydzierali mu Sławomir Drabik i Jacek Krzyżaniak i jego starszy brat Jacek. I w 99 roku również Piotr Protasiewicz. Tomasz Golob był najlepszy, choć groźni byli również zawodnicy, którzy stanęli obok na podium. Robert Sawina i Sebastian Łamek. To jednak rozgrywki na naszym krajowym podwórku. Teraz jesteśmy oczywiście w Pradze. Przed nami finał pocieszenia, w którym wystartują w kasku czerwonym Ryan Sullivan z Australii, w kasku niebieskim z drugiego pola Grzegorz Walasek. Nie widzimy go jeszcze, teraz dopiero wyjechał z parkingu. W kasku białym
Anglik Carl Sonheuer oraz z czwartego pola w żółtym pokrowcu na kasku Australijczyk Lee Adams. Sullivan jakby najbardziej spokojny, mimo tego, że gdzieś tam objeżdża, jeszcze koncentruje się przed startem. Patrzą Państwo być może na tę tylną oponę. Proszę Państwa, to jest kosztowna zabawa, żużel. Dzisiaj popatrzyłem sobie na cennik opon, bo jest tak, że zawodnicy przed każdym Grand Prix są zmuszeni do, zobligowani, może to ładniejsze słowo, do kupienia opon oryginalnych, żeby nie było podejrzeń, jakieś specjalne przygotowanie. Otóż opona z trzema nacięciami na tych głównych klockach bieżnika kosztowała $40, ta z dwoma nacięciami $32, przednia opona $27. Przeciętnie tylnych opon zawodnik kupuje 4 na jedno Grand Prix. Więc proszę sobie podliczyć koszt. No ale teraz popatrzmy. Kamera pokazuje Adamsa. Grzesiek niestety najsłabiej troszkę z tego startu, ale do krawężnika. Jest drugi. Czy przytrzyma jeszcze krawężnik? Dobrze. Rozpędził się tam bardzo Adams z czwartej pozycji, ale przeszkodził mu Sonheuer. Balasek przycina przy wyjściu. Może i dobrze. Tam trwa zacięta walka Sonheuera i Adamsa. Jeśli się zajmą sobą, nie będą mieli możliwości zbytniej gonienia Polaka. Wyrywa do przodu jak może Ryan Sullivan, potwierdzając, że pierwsze pole startowe jest dobrze niosące dalej, przepraszam, ale bezpieczna w tej chwili odległość Grzesia Walaska i będzie to życiowy sukces tego zawodnika. Najlepsza lokata, jaką osiągnął w swoich dotychczasowych występach w Grand Prix. Dołożymy mu sporo punktów i przesunie się jeszcze w górę klasyfikacji. Już chyba wszystko jest ułożone. Ta walka Adamsa o trzecią pozycję ze Sonheuerem się zakończyła. Adams już odpuścił ostatni wiraż. Wielka, ogromna przewaga Sullivana. A polscy kibice znowu wstali. Trąbki poszły w ruch. Grzegorz Walasek, szóstym zawodnikiem Grand Prix Czech w Pradze na stadionie Marketa. Ogromne gratulacje dla Grzegorza i oby tak dalej. I oby mógł wystąpić w Bydgoszczy i oby jeszcze potem mógł pojechać w Sztokholmie. Zagadnąłem przed momentem Jimmy'ego Nielsena, który obserwuje z parku maszyn te zawody i powiedział, że zastanawia się jeszcze, czy wystartować w Bydgoszczy, czy te zawroty głowy, czy te bóle miną. Grzegorz Walasek udowadnia, że ten jego sukces w Cardiff, gdzie po raz pierwszy pojechał jako zawodnik zapasowy, nie był przypadkowy. Udowodnił również potem w Wojens, że potrafi od fazy eliminacyjnej, od tych pierwszych wyścigów przedrzeć się do turnieju głównego. A dzisiaj Grzegorz Walasek udowadnia, że od tego turnieju, od samego początku jest w stanie przedrzeć się do ostatecznej rozgrywki, do 8 najlepszych zawodników na świecie. Tak jeździ Grzegorz Walasek, ten zawodnik, którego widzimy teraz w niebieskim kasku na naszych ekranach. Naprawdę piękny sukces w Cardiff. Grzegorz Walasek, jeśli dobrze pamiętam, przyjechał na czwartym miejscu w finale pocieszenia. Tak, zdobył 10 punktów. Dzisiaj zdobywa ich 14. Tyle przysługuje zawodnikowi za drugie miejsce w finale pocieszenia. Jak już powiedziałeś, Andrzej, jest to życiowy sukces Grzegorza Walaska. I dodajmy jeszcze, że Grzegorz mówił nam przed poprzednim turniejem, że nigdy wcześniej nie jeździł na torze w Wojens. Dzisiaj pytaliśmy go, czy jeździł kiedyś na torze w Pradze. Odpowiedział, że również nie, że jest to dla niego debiut. Kilka okrążeń zapoznawczych na wczorajszym treningu, gdzie mówił, że nie wie jeszcze, jak tutaj jeździć, jaką linię powinien znaleźć na tym nierównym bardzo torze, gdzie skakały motocykle zawodników. Grzegorz Walasek pokazał, że potrafi znakomicie dopasować się do warunków torowych. No i podkreślamy po raz kolejny wspaniały sukces naszego zawodnika reprezentującego barwy włókniarza Częstochowa. Podliczam gorączkowo punkty i wychodzi mi, że trzech Australijczyków ma po 48, Adams, Wilcz, czyli Sullivan. Zastrzegam się, że w rachunkach mogę się troszkę mylić. Klingberg 43, Pedersen 38, a Grzegorz Walasek już w sumie 30 punktów. No i na pewno awansuje z tej swojej 17 pozycji, jaką zajmował po dotychczas rozegranych trzech rundach. Ale my widzimy już rozpoczynający się spektakl, jak to wcześniej, Andrzej, określiłeś. I wszystko podobnie jak 3 tygodnie temu w Wojens. Jako pierwszy będzie wybierał Tony Rickardson, drugi Kramp, trzeci Hamill, no i Tomasz Golob z nieco smutną miną opuszczał park maszyn. On będzie
nie będzie wybierał. Pozostanie mu tylko to pole, którego nie wybiorą rywale. No widać, że jest bardzo zdenerwowany. Przed chwilą tak westchnął sobie głęboko. No, życzymy mu, żeby te nerwy opanował. Kiedyś przecież im było trudniej, tym był bardziej skoncentrowany. Być może rywale pozostawią Tomaszowi czwarte pole, a przecież pamiętamy, że zwyciężając tutaj w 99 roku startował z czwartego pola startowego. Wiele osób dziwiło się wtedy, dlaczego akurat czwarte. Tomasz Golob odparł, że wiedział, że tutaj w pierwszym łuku, jeśli pojedzie szeroko, ma szansę wyjechać jako pierwszy na przeciwległą prostą. Tak wtedy się stało. No i zobaczymy, czy ten scenariusz ma szansę powodzenia i powtórzenia się właśnie w dniu dzisiejszym. Myślę, że to jest trochę też i tak, że Tomasz Golob im starszy, czyli z roku na rok, tym bardziej jest zdenerwowany. Teraz trochę ze zdziwieniem popatrzyli zawodnicy. Jason Crump chyba doświadczył pewnych dowodów braku sympatii ze strony naszych kibiców, którzy nie mogą mu zapomnieć wielu nieeleganckich gestów, jakie czynił właśnie na stadionach w Polsce. No ale teraz się liczy po prostu. Myślę, że jeszcze wzrosła w nim sportowa złość i to będzie odwrotny skutek, niż być może, wyrażając tak dezaprobatę, chcieli osiągnąć kibice. Nie ma Ole Olsena, który tak poganiał wszystkich. Teraz jest duży spokój. Tony Rickardson przechadza się spokojnie, jak wybierał miejsce na domek letniskowy. Kolejna. No wiadomo, że podniesie czerwoną tabliczkę. Tony Rickardson, gdybyśmy podliczyli wyścigi, które jechał w Grand Prix z pierwszego pola startowego, to nie starczyłoby nam palców u obu rąk, a inni sporadycznie. Ale tak to już jest, trzeba mieć trochę szczęścia w życiu. I znów w wielkim finale spotyka się ta, można powiedzieć, wielka trójka tegorocznej Grand Prix. Tony Rickardson, Jason Crump i Tomasz Golob. Ja liczyłem ich bezpośrednie pojedynki w tegorocznym Grand Prix. Jest tak, że Tony Rickardson ma korzystny bilans z każdym z zawodników, z Crumpem, bodaj 2-1. Ale Crump idzie na czwarte pole. Crump idzie na czwarte pole startowe. Wydawało mi się, że to tylko taka zasłona dymna, że poszedł tam pogrzebać, żeby sprawdzić, jakie warunki startowe będzie miał Tomasz Golob. No, Crump tam znowu ma jakieś jeszcze uwagi, chyba do sędziego, żeby jakoś zareagował na te wyrazy niechęci, które spływają na niego z niebios. Billy Hamill przymierza się do pola trzeciego, tak to na razie widać. Tomaszowi zostanie drugie, czyli to, które było najgorsze, ale z którego Grzegorz Walasek zdołał wywalczyć drugie miejsce w finale pocieszenia. Nie, jednak Billy Hamill w kasku niebieskim. No i Tomasz Golob wyciągnął białą kulę i ma trzecie pole startowe, a więc być może te kule już tam coś znaczą. Będziemy musieli kiedyś chyba delegować specjalnego wysłannika do zaglądania do woreczka i wtedy będziemy naprawdę wszystko wiedzieli, bo nie wiedzieć czemu to wszystko jest utrzymywane w takiej tajemnicy przez organizatorów Grand Prix. Myślę, że są tajemnice, którymi warto się zająć przede wszystkim, a nie ukrywaniem tego sposobu losowania. Myślę, że to nie chodzi nawet o ukrywanie, tylko do tej pory wyboru pól, tej kolejności wyboru pól dokonywano rzeczywiście monetą. Pamiętam, że widzieliśmy taki obrazek z parku maszyn jeszcze w Wojens, kiedy rzeczywiście latała tam i spadała na betonowe podłoże moneta. To ten sposób losowania został zmieniony dopiero dzisiaj. No ale Czyli ma Ole Olsena, kota nie ma, myszy harcują. Być może Ole Olsen wyraził zgodę na zmianę tego sposobu. Nieważne. W każdym razie Tomasz Golob znów nie miał wyboru. Dostało mu się to trzecie pole startowe, ale to, co już mówiliśmy, wszystko było w jego rękach już wcześniej, w biegach eliminacyjnych, w półfinale. Tomasz Golob zdołał wyprzedzić w półfinale Stonehewera, ale nie był w stanie dogonić Tony'ego Rickardsona. No i on, ten wielki szwedzki mistrz, staje przed kolejną szansą. Byłoby to zaiste, chyba nienotowane wcześniej w historii dokonanie, bowiem nikt wcześniej nie wygrał trzech turniejów Grand Prix z rzędu. Jeśli Rickardsonowi uda się zwyciężyć po raz trzeci, będzie to wspaniały, nienotowany wcześniej w annałach Speedwaya hat-trick. Ale Tomasz Golob ma ciągle szansę. Będzie startował z trzeciego pola. Pierwszy do okrążenia zapoznawczego ruszył
Jason Kramp, czwórka na plecach, na plastronie, gwizdy z trybun. Jedzie zaraz za nim Tony Richardson. On nie zmienia koloru kasku, on zawsze wyjeżdża w czerwony. Taki jest regulamin. Niebieski kask to Billy Hamill. No i Tomasz Golo zastanawia się teraz. Pojechał tam szeroko dosyć po pierwszym wirażu na tym okrążeniu zapoznawczym. Sprawdza tam, oczywiście sprawdza tam lewą nogą, lewym butem, jak też wygląda nawierzchnia toru. Teraz jeszcze próbny start Tomasza Goloba. Dla ukojenia nerwów mogę Państwu powiedzieć, że według moich oczywiście prowizorycznych obliczeń Grzegorz Walasek awansował aż na 11 miejsce w ogólnej klasyfikacji Grand Prix. Wyprzedzi go ta czwórka, która wystartuje w wielkim finale. No Billy Hamill, który miał tylko 4 punkty mniej od Polaka. Chociaż gdyby przyjechał teraz, dajmy na to ostatni, zdobył 16, to wtedy Walasek byłby 10. No ale zostawmy to na deser. Teraz wielki finał. Tony Richardson, Billy Hamill, Tomasz Golob. Trzecie pole nie jest takie złe. Kramp po prawej ręce. Trzeba będzie się z nim uporać. I trzeba będzie przedrzeć się być może przez zaporę z Billego Hamilla, który przecież może mieć równie dobry start jak Tomasz Golob. No i wtedy założenie się na Richardsona będzie prawie niemożliwe. Ale na ekranie właśnie Tomek. Teraz Billy Hamill. Pytanie teraz. Co zrobi Richardson w pierwszym wirażu? Dotychczas w tym turnieju robił wszystko na pierwszym wirażu perfekcyjnie. No i Tomasz Golob wjechał w taśmę. Jaki wściekły Tomasz Golob. No i teraz ci, którzy go nie lubią, a więc kolonia szwedzka, kolonia angielska, wiwatuje, rzucił motocyklem Tomasz Golob. No trudno o większy pech, ale sami Państwo widzą, co potrafią zrobić nerwy. To zamarły trybuny. Najgorszy z możliwych scenariuszy dla Tomasza Goloba. Smutne, zasępione, zadumane miny polskich kibiców. No i myślę, że wszyscy możemy żałować tego, że Tomasz Golob w taki sposób pozbawił się możliwości rywalizacji o zwycięstwo w dzisiejszych zawodach. I chociaż to sport, a tam trzeba wytrzymać do końca, to tym, co się stało, tym wjechaniem w taśmę Tomasz Golob, prawdę mówiąc, zredukował niemal do zera swoje szanse na tytuł mistrza świata i będzie musiał bardzo uważać, aby nie wyprzedził go Jason Kramp. I teraz, Piotrze, ja powiem szczerze, jestem bardzo ciekaw, czy Tony Richardson, czy Jason Kramp. Jeżeli prawdziwe byłyby te domniemania o sympatiach i koalicji tak zwanej między Szwedami i Australijczykami, to Richardson zachowuje bezpieczną przewagę nad Krampem, a pozwalając mu wygrać, sprawia, że Kramp będzie bardzo bliski zdobycia tytułu wicemistrza świata, srebrnego medalu. Kramp ma 14 punktów straty w tym momencie do Tomasza Goloba. Jeżeli by Tomasz Golob zdobył tych punktów dzisiaj 16, więc Kramp może odrobić ich, jeśli zająłby drugie miejsce 4, jeśli zająłby pierwsze miejsce 9. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Pocieszany Tomasz Golob przez... A no więc tak, jakieś zastrzeżenia chyba, jeśli dobrze usłyszałem, do sędziego Marka Wojaczka. No ale nie bardzo rozumiem dlaczego. Ja usłyszałem coś o sprzęgle, ale... Wydaje mi się, że tam wyrwał się Tomaszowi Golobowi jakiś epitet. Nie wiem, czy było to potrzebne. Nie ma już Tomasza Goloba w wielkim finale. Musimy, proszę Państwa, skupić się na rywalizacji trzech pozostałych jeszcze w tym finale zawodników. Tony Richardson, Billy Hamill i Jason Kramp. No najlepiej dla nas byłoby chyba, dobrze życzymy Hamillowi. To sympatyczny zawodnik i miał niech tyle pecha. Niech wygra. Niech by powtórzył sukces z ubiegłego roku. Billy Hamill, kask niebieski i dobry start. Dobry start Hamilla, zamknięty Richardson. A więc jedzie Amerykanin. Teraz czy jak napędzi się po zewnętrznej, Kramp przymknięty teraz przez Richardsona i mknie po zwycięstwo w turnieju praskim Billy Hamill, a teraz Jason Kramp zaatakuje na pewno Richardsona.
Jeśli to zrobi, to będzie działał oczywiście na korzyść Tomasza Goloba. Lepiej, im mniej punktów zdobędzie Rickardsson, tym lepiej dla rywalizacji o mistrzowski tytuł, tym Tomasz Golob zachowa więcej tych szans, ale to oczywiście wszystko odbędzie się w sportowej walce. Teraz Jason Crump jest bardzo zdeterminowany, aby wyprzedzić Szweda. Natomiast Billy Hamill mknie z przodu, ale zbliżył się Rickardsson. Nie wiadomo, którą stroną zaatakuje. Chyba nie zdecyduje się na atak po zewnętrznej. Jedzie śladem Hamilla. Stracił teraz odrobinę na wyjściu z tego łuku, ale przyspiesza na prostej Rickardsson. Te różnice zmieniają się minimalnie. Wjeżdża na metę Billy Hamill i serdecznie gratulujemy Amerykaninowi. 25 punktów dla Billego Hamilla i olbrzymia radość. Drugi Rickardsson, trzeci Crump. A więc musieliśmy czekać na przebudzenie się, przełamanie kogoś spoza tej dotychczasowej czołówki w tym sezonie, aby pozbawić pierwszego miejsca w zawodach Tony'ego Rickardssona. No i jak gdyby wykrakaliśmy chyba Rickardssonowi to, że ten hat-trick byłby nienotowanym wcześniej wielkim, wspaniałym wyczynem. No i nie udało się Rickardssonowi, ale 20 punktów, które zainkasował za drugie miejsce w zawodach, to również wielki kapitał, a więc kolejne 4 punkty przewagi nad Tomaszem Golobem. Było ich 7, teraz jest 11. No, a ten przebieg tego wyścigu, oczywiście pomijając to, że tu Billy Hamill pokrzyżował szyki, chyba jednak udowodnił, że te spółdzielnie, te sympatie to bardziej są opowieści z trybun, aczkolwiek zobaczymy jeszcze w następnych imprezach. Zaczęły krążyć w ogóle tutaj jakieś dziwne informacje o Tomaszu Golobie, informacje rodem niemalże z Brukowców, właściwie nie dotyczące bezpośrednio Tomasza, ale wielu osób z jego otoczenia, i z przejęciem o nich opowiadali na przykład duńscy komentatorzy. Ja jestem bardzo ciekaw, kto takie bzdury wymyśla i jaki ma w tym cel, ale tak czy inaczej Grand Prix Czech już za nami. Tomasz Golob pechowo nie wytrzymał nerwowo i teraz proszę, jak Billy Hamill patrzy na swoją maszynę, no chyba wreszcie Kenny Roberts będzie mógł zaprosić go na lody i powiedzieć: Billy, no wreszcie nie przyniosłeś mi wstydu. Teraz po frunie w górę Billy Hamill, no i pierwszym, który zabrał się za podrzucanie Hamilla, był właśnie Tony Rickardsson. To świadczy o wzajemnym szacunku, o klasie tych zawodników. Szkoda, jeszcze raz wielka szkoda, że zabrakło w tej decydującej rozgrywce Tomasza Goloba, no ale taki jest Speedway. Tak czasami się zdarza, że nerwy są złym doradcą. Tak zakończył dzisiaj zawody Piotr Protasiewicz. I w podobnych okolicznościach wykluczył się z wielkiego finału Tomasz Golob. Punktacja nieoficjalna: Rickardsson 86, Tomasz Golob 75 punktów, Jason Crump 63. Potem po 48 punktów Adams, Wiltshire i Sullivan. 43 punkty na koncie Niklasa Klingberga. 38 Nicky Pedersen, 37 Billy Hamill i Grzegorz Walasek, punktów 30. 28 Carl Stone-Hewer, 26 Mark Loram, ale także 28 jeszcze przed Loramem ciągle Henka Gustafsson. Tak przedstawia się czołówka. A po tym, jak obejrzą Państwo powtórkę, poprosimy naszych ekspertów w studiu, aby skomentowali to, co działo się w tym wielkim finale. Do tej pory to czescy sportowcy prosili o amerykańskie obywatelstwo. Tak było z Martiną Navratilową czy Iwanem Lendlem. Wygląda na to, że cowboy Billy Hamill powinien poprosić o czeskie obywatelstwo, bo w Pradze jeździ mu się doskonale. 97 i 98 rok to drugie miejsce. W ubiegłym roku i w tym roku Amerykanin zwyciężył. Piękna postawa Amerykanina, Billego Hamilla. No i przy okazji odebrał punkty najgroźniejszym rywalom Tomasza Goloba, Jasonowi Crumpowi i Tomiemu Rickardssonowi. Tak, duże brawa dla Billego za to, że jednak podniósł się z tego dołka, jaki miał jednak mimo wszystko, bo każdy liczył, że jednak będzie walczył od początku o chyba najwyższe laury. No i gratulujemy, myślę, że będzie coraz lepiej. Szkoda Tomka. No właśnie, zobaczmy, co się zdarzyło Tomaszowi Golobowi. Pokażemy teraz Państwu ten moment, gdy jeszcze na starcie stanęło czterech zawodników i Tomasz Golob wjechał w taśmę. Ja myślę, że wielkie nerwy. Na Tomku ciąży wielka presja. On te zawody dzisiaj naprawdę chciał bardzo wygrać i
Myślę, że niesłuszne gesty w kierunku sędziego, ponieważ sędzia w tym momencie jeszcze aż tak długo nie trzymał. Wszyscy stali w miejscu. Myślę, że gdyby wytrzymał jeszcze dosłownie ułamek sekundy, ta taśma już była w górze. Znam ten ból na finale Mistrzostw Polski, tylko że ja już nie miałem nic do stracenia. Również coś mnie tknęło, żeby wjechać w taśmę. Ten sam przypadek. To są nerwy. Po prostu on w tym momencie nad nimi nie zapanował. Właśnie, za co Tomasz Golob miał takie pretensje do sędziego Marka Wojaczka? Najpierw wymachiwał coś w jego kierunku, później już nie będziemy przytaczali, co Tomasz Golob mówił idąc do parku maszyn. Trudno powiedzieć, dlaczego to miał pretensje. Myślę, że to trzeba by jego zapytać o to. Myślę, że Tomek jednak, tak jak Milek wspomniał, był zbyt spięty, duża presja na pewno, ale z drugiej strony zdawał sobie sprawę, że jeżeli nie wygra zdecydowanie startu, będzie mu bardzo ciężko, żeby wyminąć swoich przeciwników później po trasie na dystansie, ponieważ doskonale chyba sobie zdaje sprawę, że nie jest zbyt szybki. I myślę, że to też zaważyło, że jednak tę taśmę dotknął. Nie mogliście się zgodzić tutaj poza anteną, które pole startowe byłoby lepsze dla Tomasza Goloba, czy czwarte, czy trzecie. My do końca nie jesteśmy przekonani, podobnie jak nasi komentatorzy, czy ta biała kulka oznaczała białe pole startowe. Ja do końca nie jestem pewien, tutaj rozmawialiśmy z Mirkiem, bo przecież gdyby wszyscy zawodnicy losowali pola startowe, to na przykład Tony Rickardson mógłby wyciągnąć białą kulkę albo żółtą kulkę i wtedy startowałby niekoniecznie z tego pierwszego, najlepszego dla siebie, tak się wydawało, do biegu finałowego. Mirek, ty byłeś zdania, że trzecie pole jest dobre, a Rafał, że czwarte, tam gdzie stanął Jason Kahn. Tak, ja byłem zdania, że trzecie pole będzie lepsze w tym momencie, bo większość zawodników z czwartego pola w tej już późniejszej fazie zawodów zdecydowanie przegrywało. Nie przekonamy się o tym, czy to pole byłoby lepsze. Tomek niestety dotknął taśmy, został z biegu wykluczony i w tym momencie nie wiemy, czy to pole byłoby lepsze, czy nie. Ja jestem przekonany, jestem na swój sposób przekonany oczywiście, że to pole byłoby znacznie lepsze od czwartego, ponieważ ten dojazd do łuku nie był wyślizgany, gdzie z pola czwartego może sama nawierzchnia na polu czwartym była bardziej korzystna, bardziej przyczepna, to dojazd do łuku tam jest to wyślizgane, gdzie motocykle się składają, tam nie było żadnej luźnej nawierzchni, także ale tego nie sprawdzimy już. My teraz możemy wrócić do Pragi, bo za chwilę rozpocznie się ceremonia tych, którzy zwyciężyli, ceremonia nagrodzonych. Billy Hamill w kowbojskim kapeluszu. Billy Hamill zwycięzcą po raz drugi z rzędu Grand Prix Czech. Oddajemy głos do Pragi. No i dobrze mówiliśmy o tym, że ten rekord, czyli właściwie statystykę występów w Pradze, Billy Hamill ma lepszą. Piotr słusznie zwrócił na to uwagę i to jest to właśnie potwierdzenie. Billy Hamill triumfuje w Pradze, ma coraz większe szanse na zmieszczenie się w tej pierwszej dziesiątce, która automatycznie kwalifikuje się do Grand Prix sezonu 2002. A jeszcze nie tak dawno wydawało się, że tych szans już prawie nie ma. Jedne zawody i mogą wiele zmienić. Stawka jest bardzo wyrównana i tym ciekawiej zapowiadają się następne Grand Prix w Bydgoszczy i w Sztokholmie. Ale Billy Hamill miał podobny ubiegły sezon. Na początek zwycięstwo w Pradze, później słabsze występy, między innymi na swoim torze w Grand Prix Wielkiej Brytanii w Coventry. Kompletne nieporozumienie. I później ten wspaniały finisz i w ostatnich zawodach w Bydgoszczy wyrwał z gardła Rickardsonowi srebrny, wydawało się niemal pewny dla Szweda medal. No tutaj na to podium szans raczej już nie ma, nawet gdyby wygrał oba Grand Prix. Musiałoby coś się stać ze wszystkimi tymi, którzy są przed nim w tej czołówce, w tej trójce pierwszej, a więc Rickardson, Golob i Kramp. Ale teraz popatrzmy, jak cieszy się, jaki on musi odczuwać stan psychiczny, jak musi być zadowolony, jaka ulga. No kamień spadł mu z serca, wreszcie uwierzył w siebie, przełamał niemoc w Grand Prix. I możemy się spodziewać, że chyba w następnych imprezach będzie znów tym Billym Hamillem z najlepszych czasów. Jason Kramp znów na podium, choć chyba oczekiwał więcej. I hymn Stanów Zjednoczonych.
Niezbyt zadowolony jest Tony Rickardson. Nie miał tak wspaniałego prezentu, jaki mógłby sobie wymarzyć na swoje urodziny. 31 urodziny, które obchodził wczoraj. Ale drugie miejsce na pewno nie jest złe. Na pewno w kontekście tego wypadku, który przydarzył się Golobowi w wielkim finale, przybliża Tony'ego Rickardsona do mistrzowskiego tytułu. Jakie były to zawody w tej Pradze? Ten wypadek, przypadek Tomasza Goloba jakby przyćmił nam być może w samej końcówce jednak dobrą pasę polskich zawodników. Bo przypomnijmy, Piotr Protasiewicz wreszcie w wielkim finale. Grzegorz Walasek, najlepszy rezultat w dotychczasowych startach. Jakże niewielu przecież, bo to trzeci start w Grand Prix. I awans na 11 miejsce w łącznej punktacji. Bardzo blisko tej dziesiątki, która być może, jeżeli te regulaminy, te plotki, które słyszymy, się potwierdzą, czyli że bez względu na to, czy ktoś jest rezerwowym, czy nie, jak jest w pierwszej dziesiątce, będzie jeździł w sezonie 2002. No w tej chwili bardzo Grzegorza przybliżają do tego awansu. A więc na plusie Grzegorz Walasek, na plusie także Piotr Protasiewicz. Chociaż znów w przypadku Piotra zanosiło się na bardzo dobre, że może to się wszystko dobrze potoczyć, podobnie jak w Cardiff. No i niestety ten pech, znów te nerwy chyba. No nawet dziesiąte.